Wydawnictwo Czarna Owca przedstawia Wincent V. Sewerski Niewierni Czyta Krzysztof Gosztyła. Rozdział pierwszy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie wyróżniała się tego roku niczym specjalnym. Może tylko pogoda była ładniejsza i zrobiło się bardzo ciepło, ale dla Marii Krynickiej to i tak nie miało większego znaczenia. Po powrocie z kościoła, jak zwykle, wzięła się do szykowania obiadu. Jej mąż, Marian, od lat bez pracy, zaległ z butelką piwa w dłoni przed telewizorem. Z drugiego pokoju dochodziły głosy chłopca i dziewczynki walczących o dostęp do komputera. Całe mieszkanie z ciemną kuchnią miało ledwie 40 metrów kwadratowych, a sprawiało wrażenie jeszcze mniejszego. Tak zostało zaprojektowane w latach 60. Zanim Maria Krynicka przygotowała obiad, Marian zdążył już wypić trzy piwa i wypalić pięć papierosów. Nie usłyszała jak zachrzęściła zakrętka od dwusetki żołądkowej gorzkiej schowanej pod starym fotelem przykrytym narzutą. Po chwili z balkonu drugiego piętra domu przy ulicy Orzyckiej w Warszawie poszybowała w krzaki pusta buteleczka. Papierosów i piwa Krynicki używał w nadmiarze kosztem dwójki dzieci. I to właśnie najbardziej bolało Marię. Kiedyś Próbowała protestować, walczyć, ale pięści Mariana szybko kończyły dyskusję. Odkąd dostała pracę sprzątaczki w hotelu Mariot, nie mogła sobie pozwolić na widoczne sińce, bo to ona utrzymywała dom Mariana i coraz bardziej wymagające dzieci. Instynkt samozachowawczy Krynicki miał rozwinięty nadzwyczaj dobrze, ale nie tak, dobrze, aby hamować popęd seksualny i upodobanie do brutalności. Dlatego też Maria wiedziała doskonale, czym jest gwałt połączony z okrucieństwem. Pozbawiona wyboru, godziła się na takie życie, czekając nie wiadomo na co. Czasami nawet żal jej było Mariana i szczerze mu współczuła, bo nie mogła inaczej. Brak współczucia to też okrucieństwo, podpowiadał jej ksiądz. Nie bała się Mariana. Bała się konsekwencji, których właściwie nie potrafiła określić, ale najbardziej bała się pójść do ginekologa, choć organizm od dawna już sygnalizował, że może być za późno. A może dlatego, że było za późno? Uważała, że nie ma już po co iść do lekarza. Kiedyś starała się zatrzymywać dzieci w domu, bo tylko w ten sposób mogła uniknąć natarczywości Mariana, ale z czasem nauczył się wykorzystywać każdą okazję i uznała, że lepiej by dzieci były wtedy poza domem. W hotelu pracowała na zmiany, więc przy stale obecnym w domu mężu jej los był naznaczony cierpieniem większym niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Z czasem uznała jednak, że muszą być przecież kobiety, które cierpią bardziej od niej. O wiele bardziej, bo cierpienie... nie ma granic, uważała Maria Krynicka, wsłuchująca się uważnie w Pismo Święte. Do pracy szła dopiero w poniedziałek na ósmą rano i od tego dnia dzięki jej spostrzegawczości i odpowiedzialności miał się trochę zmienić. Świat, ale nie ten w ciasnym mieszkaniu na drugim piętrze przy ulicy Ożyckiej w Warszawie. Rozdział drugi Minęło już ponad siedem miesięcy, odkąd wysłał do Zuzy maila z Kijowa. Odpowiedziała mu dopiero po trzech tygodniach. Później przesyłała wiadomości co dwa dni, przeglądał swoją skrzynkę możliwie często, ale nie mógł odpisać, bo wokół niego działy się dziwne rzeczy i obawiał się, że może być śledzony przez rosyjską FSB albo Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Doskonale wiedział, że rosyjskie służby mają swoje wtyczki w Alta ale sprawa, którą miał załatwić, warta była tego ryzyka. Rozmowy były tajne i spotkania odbywały się za każdym razem gdzie indziej, w różnych wsiach i hutorach, od Symferopola do Jałty. Więc Karol nie miał swobodnego dostępu do internetu i musiał polegać na przygodnych kawiarenkach. Telefonu również nie mógł używać, numer, który podał Zuzie we Lwowie był już nieaktualny. Od rozstania na lwowskim peronie nie mógł przestać o niej myśleć. Jej obraz w oknie pociągu i smutne, oddalające się spojrzenie utkwiły w jego pamięci z siłą, jakiej dotąd nie znał. Chwilami wydawało mu się, że popadł w jakiś obłęd, że to wszystko jest bez sensu. Skłamał przecież, że nazywa się Aleksander Kurz. I opowiedział jej o sobie zmyślone historie. Zuza poznała kogoś innego, więc jak mógł nawet pomyśleć, że będzie chciała się z nim spotykać, jeżeli się zorientuje, że ją okłamał? Była na tyle inteligentną dziennikarką, że prędzej czy później by się domyśliła, że nie jest tym, za kogo pragnął uchodzić. Jednak ta na pozór tak oczywista myśl nie mogła zniszczyć marzenia, że mógłby jej wytłumaczyć sens swojej misji. Gdyby zrozumiała, że poświęcił się walce o lepsze jutro, mogłaby się do niego przyłączyć, we dwoje, razem. Mieliby większą szansę przybliżyć tę wizję. Dlatego kiedy wrócił z krymu do Polski, postanowił przygotować się do tej rozmowy. Najpierw musiał ustalić, gdzie mieszka zuzanna wilska. Karol wynajmował na obrzeżach iwicznej solidny murowany domek z lat 70. -tych. Przeciętny, nie wyróżniający się niczym szczególnym, dobrany jednak bardzo starannie tak by spełniał wszystkie jego nietypowe potrzeby. Teren posesji i dom były zabezpieczone minikamerami połączonymi z komputerem ukrytym pod podłogą w kuchni. Tam też miał skrytkę, w której trzymał broń, dokumenty, pieniądze, zestaw notebooków, iPhone'ów, Blackberry, zdobytych w różnych zakątkach świata. Dom zabezpieczony był dodatkowo ładunkami wybuchowymi. W garażu Karol trzymał motor Kawasaki KX 450F, na którym regularnie co tydzień ćwiczył jazdę terenową. Opanował ją w stopniu doskonałym i miał prawo wierzyć, że kiedy po niego przyjdą, to nie broń, nie ładunki wybuchowe, ale właśnie ten motor go uratuje. Spędzał tutaj ledwie kilka miesięcy w roku, lecz uważał ten dom za swoje miejsce na ziemi, bo czuł się Polakiem. W domu korzystał z internetu tylko w sprawach, które nie były związane z jego działalnością w bazie. Sprawy organizacyjne załatwiał wyłącznie w sieciach Wi-Fi, w centrach handlowych. Nieustannie studiował technologie informatyczne, szczególnie te wojownicze, lecz nie tylko po to, by podnieść własne umiejętności, ale również po to, by nawiązywać kontakty z osobami zatrudnionymi w miejscach, które mogą być przydatne dla bazy. Dlatego nie miał najmniejszych trudności ze zdobyciem adresu IP Zuzy Wilskiej, chociaż zajęło mu to trochę czasu. Komputer Zuzy znajdował się w mieszkaniu na trzecim piętrze przy placu Wilsona 2 nad kinem Wisła. Wcześniej przejrzał w internecie wszystkie informacje na temat Zuzanny Wilskiej. Osoby o tym imieniu i nazwisku pojawiały się wielokrotnie, Żadna jednak nie pasowała do jej profilu. Nic też nie wyszło, kiedy połączył jej nazwisko z hasłem Ukraina. Wydało mu się dziwne, że dziennikarka specjalizująca się w tym temacie nie ma w internecie żadnych publikacji. Jej nazwisko nie pojawiło się na żadnym blogu, forum ani czacie. Sprawdzał to długo i systematycznie. Zupełnie nic. Freelancer musi przecież gdzieś istnieć, gdzieś publikować. Zastanawiał się aż do chwili, kiedy zrozumiał, że Zuza publikuje pod pseudonimem. Skoro jeździ tak często na Ukrainę, woli pewnie pozostać anonimowa. Ta myśl stała się nagle dla niego tak oczywista, że zaprzestał dalszego śledztwa. Teraz, gdy znał już jej adres, Postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście tam mieszka. Wielokrotnie wyobrażał sobie, że po prostu dzwoni do jej drzwi, wchodzi z wielkim bukietem kwiatów i bez słowa ją całuje. Od tego momentu wszystko zacznie się od nowa. Im dłużej układał sobie w głowie słowa i myśli, tym mocniej dochodził do przekonania, że ktoś taki jak ona musi go zrozumieć i zaakceptować. A jeżeli tak się nie stanie? Myślał z niepokojem i zaraz sam sobie odpowiadał, nie, 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 oszalałeś człowieku, nie, na pewno się zgodzi. Przesłałam mu mailem trzydzieści siedem obszernych wiadomości, w których dawała wyraźne sygnały, że tak właśnie może być, że jej uczucie jest silne i trwałe, a wrażliwość na krzywdę świata nie mniejsza niż u niego. Tyle razy już napisał kocham cię, lecz nie mógł się zdobyć na uderzenie w klawisz enter, Teraz trochę żałował. Od dwóch miesięcy nie miał od niej żadnej wiadomości. I poczuł się zagrożony. Musiał się pośpieszyć i jak najszybciej zrobić to, co sobie zaplanował. Wcześniej, zanim ją poznał, miał chwilami wrażenie, że walka w bazie przemieniła go w bezdusznego, pozbawionego uczuć wojownika. Zuza tchnęła w niego tak wiele optymizmu, nadziei. Że znów poczuł się człowiekiem pełnym życia, rewolucjonistą. Jej aura sprawiła, że powrót Mahdiego stawał się realny i bliski. Teraz najważniejsze było sprawdzić, czy Zuza jest wolna. Czy nie ma przy niej kogoś, czy wciąż mieszka sama. Nawet nie dopuszczał do siebie innej myśli. Wydawała mu się tak irracjonalna, nieprawdopodobna, że chwilami się zastanawiał, czy zamiast sprawdzać wszystko i przygotowywać się jak do akcji bojowej, nie powinien wejść po prostu na trzecie piętro i zadzwonić do drzwi. Jednak instynkt wojownika nie pozwalał mu ryzykować życia. Od niego zależało nie tylko powodzenie rewolucji i bezpieczeństwo wielu braci, lecz także coś znacznie ważniejszego. Na pewno się do mnie przyłączy. Nie będzie miała wyboru, kiedy zrozumie, o co trzeba walczyć. Powtarzał sobie uporczywie i z głębokim przekonaniem, że tak właśnie będzie. Jednak postanowił, że zanim się z nią spotka, porozmawia z profesorem Ahmedem. Czuł, że odkąd ją poznał, tak mocno zawładnęły nim emocje, że chwilami traci samokontrolę, błądzi i coraz częściej się myli. Uznał więc, że nie powinien sam Podejmować decyzji. Nie mógł przecież sprzeniewierzyć się przysiędze. Są sprawy ważniejsze niż życie, śmierć czy nawet miłość. Do domu wchodziło się od tyłu. Pod wysokimi drzewami stały zaparkowane samochody lokatorów. Była jedenasta rano i Karol miał nadzieję, że Zuzy nie ma w domu. Dla pewności jednak nacisnął na domofonie numer jej mieszkania. Tak jak się spodziewał, odpowiedziało mu Milczenie. O tej porze, w dzień powszedni, prawie każdy ma coś do załatwienia w mieście albo jest w pracy. W domach są tylko emeryci, ręciści, bezrobotni, matki z dziećmi, więc wcisnął dowolny numer. Odezwała się starsza kobieta i na hasło listonosz otworzyła drzwi klatki numer dwa. Przypiął sobie podrobiony identyfikator z logo PGNiG ze swoim zdjęciem. Wziął duży zeszyt i detektor gazu, który kupił w internecie i zadzwonił do drzwi piętro niżej. Dopiero po trzecim dzwonku otworzył mu nieogolony mężczyzna po czterdziestce w majtkach i brudnym podkoszulku. — Dzień dobry, panu. Jestem z gazowni. — Prowadzimy kontrolę instalacji. Pewnym siebie głosem zaczął Karol Hammond. — Można? — A wchodź, pan! Wyrzucił z siebie mężczyzna wraz z alkoholowym odorem. Karol przeszedł bokiem, bo jedynie tyle mu zostawił miejsca. Już z przedpokoju było widać, że umeblowanie pochodzi z lat siedemdziesiątych, a ostatni remont robiono tu pewnie jeszcze wcześniej. Mieszkanie składało się z dwóch dużych pokoi i sporej kuchni mogło mieć jakieś 60 metrów. Wszedł do kuchni i włączył detektor gazu przy starej kuchence. Choć miała to być zwykła przykrywka do sprawdzenia rozkładu mieszkania i krótkiej rozmowy, ku jego zaskoczeniu detektor zaczął głośno piszczeć. Ma pan silny upływ gazu, to bardzo niebezpieczne, stwierdził zgodnie z prawdą Karol i bez pytania usiadł przy stole, rozłożył zeszyt i coś w nim zapisał. Przyślę dzisiaj do pana gazowników, żeby to uszczelnili. Sprawia pan zagrożenie dla wszystkich lokatorów, powiedział i pomyślał, że Zusa nawet nie wie na jakiej bombie mieszka. Zrozumiał pan? — W przeciwnym razie grozi panu sąd grodzki. — Dobra, dobra — odezwał się nagle mężczyzna. — Załatwimy sprawę, kurde. Nie wie pan, kiedy można zastać tego lokatora nad panem? — zapytał Karol, wciąż coś pisząc w zeszycie. — Pan tu podpisze. — powiedział po chwili, dał mężczyźnie długopis i podsunął zeszyt. — A jaki tam lokator, panie? — Dupa! I to jaka? — ożywił się tamten — no to może przyjdę jak nie będzie męża, odparł Karol z udawaną ironią. Gdzie tam, panie, sama mieszka? Taka wysoka blondyna, ale żadnego fiuta to z nią nie widziałem. No, tego i też łóżko nie wali po nocy. A długo tu mieszka? No, parę lat tam, nie pamiętam. Kupiła to mieszkanie ze trzy albo cztery lata temu i zaraz mi, kurwa, całą kuchnię zalała. Tynk odszedł z sufitu, no patrz pan. Karol spojrzał na zagrzybiony sufit, a potem robiła remont. Wszystko wypierdoliła na śmieci, no, no wszystko. Ma ci pa kasę, ma... Co ja z nią miałem, panie? A kiedy ją najlepiej zastać? A ja wiem, nie wiem, wiem. często wyjeżdża, a wraca <laughs> raczej późno. <laughs> no dobrze, to dziękuję panu i niech pan czeka na gazowników. Dobra, dobra, zakończył mężczyzna tym samym tonem, jakim zaczął. Karol wyszedł na klatkę schodową z dziwnym uczuciem, że chętnie pchnąłby nożem tego obślinionego pijaka. Ale jednocześnie był mu wdzięczny, bo usłyszał to, co chciał. I były to dobre wiadomości. Na tyle dobre, że nie musiał się zastanawiać, dlaczego w tym mieszkaniu zameldowana jest jakaś Sara Kaliska. Można było to łatwo wyjaśnić na sto sposobów, i wiedział o tym aż nadto dobrze. Następnego dnia o siódmej rano. Ustawił samochód w miejscu, z którego miał doskonały widok na drzwi klatki numer dwa. Było dosyć ciepło i sucho. Wiedział, że rozpoznają z łatwością. Jej obraz tkwił w jego pamięci, jakby był utrwalony w miejscu wybranym wyłącznie dla niej. O siódmej trzydzieści zamknęło się okno sypialni, co oznaczało, że Zuza wkrótce będzie wychodzić. Pomyślał, że jeżeli codziennie wychodzi o tej porze, to z pewnością musi gdzieś pracować i pewnie nie jest już freelancerem. Wolał, żeby była wolnym człowiekiem, tak jak mówiła we Lwowie. Po chwili otworzyły się drzwi i wyszła Zuza. Karol instynktownie pochylił się w fotelu samochodu, rozpoznał ją od razu. Słomkowo-złote włosy miała spięte wysoko z tyłu głowy, identycznie jak wtedy, gdy widział ją ostatni raz w oknie pociągu do Kijowa. Zatrzymała się na moment przed wejściem, jakby chciała się upewnić, jaka jest pogoda. Podniosła kołnierz granatowego żakietu w marynarskim stylu ze złotymi guzikami. Była w dżinsach i czarnych butach na płaskiej podeszwie. Na ramieniu miała dużą czarną torbę sportową. Kompozycja stroju była trochę męska, dosyć prosta, a jednak dobrana z kobiecym smakiem i stylem, wzmocniona urodą zuzy i harmonijnymi ruchami jej ciała. Pamiętał ją trochę inną w wakacyjnym otoczeniu, ale teraz, gdy patrzył jak idzie szybkim pewnym krokiem, a spięte włosy kołyszą się w takt jej ruchów, poczuł, jakby coś ścisnęło go za gardło, jakby niespodziewanie zamarzł i stracił kontrolę nad własnym ciałem. Nigdy wcześniej nie doświadczył podobnego doznania, ale to było przyjemne. Potrzebował chwili, by się opanować. Dopiero teraz zorientował się, że Zuza nie będzie jechać samochodem i prawdopodobnie zmierza w kierunku metra albo tramwaju. Postawił kołnierz kurtki, założył okulary i naciągnął głębiej czarną czapkę. Wyskoczył z samochodu, gdy Zuza znikała już za zakrętem. Na placu Wilsona było już sporo porannych przychodniów zmierzających w różnych kierunkach. Jemu jednak się wydawało, że w Warszawie jest teraz tylko ich dwoje. Weszła do metra. Karol musiał skrócić dystans, ale zachował bezpieczną odległość. Nie był gotowy na przypadkowe spotkanie, nie w takich warunkach. Kupił bilet w automacie, przeszedł przez bramkę i zobaczył ją stojącą na peronie przy torze w kierunku centrum. Było dużo ludzi i łatwo mógł się ukryć. Stanął na końcu peronu. Rzadko jeździł komunikacją miejską w Warszawie, bo bał się, że ktoś mógłby go rozpoznać. Zuza stała bliżej początku peronu. Zatem, gdy wysiądzie, pójdzie do przedniego wyjścia, pomyślał. Po chwili nadjechał pociąg. Karol odczekał, aż Zuza wejdzie do jednego z pierwszych wagonów, przepuścił wszystkich pasażerów i wsiadł ostatni do końcowego wagonu. Wysiadał na każdej stacji, przepuszczając pasażerów, i wracał ostatni. Manewr ten wymagał od niego sporo zdecydowania i siły, jednak Karol radził sobie dobrze. Ta prosta technika pozwalała mu kontrolować, czy Zuza nadal jest w pociągu. Wysiadła z tłumem ludzi na stacji centrum. Jej jasne włosy prowadziły go bezbłędnie. Był bardzo blisko, i wydawało mu się, że ona wyczuje jego obecność, odwróci się i spojrzy prosto na niego. Gdy wyszli na zewnątrz, zwiększył dystans. Zuza skręciła w prawo i ruszyła w kierunku dworca centralnego. Widział doskonale, jak przeszła na drugą stronę ulicy Emiliplater Plater i po chwili zniknęła w jednym z wieżowców. Wszedł więc za nią wraz z ludźmi śpieszącymi do pracy. Wrócił do domów w Iwicznej i od razu włączył internet. W budynku, do którego weszła Zuza, było około 40 instytucji. Skonstatował, że prawdopodobnie musi teraz pracować dla jakiejś firmy handlowej albo konsultingowej. Poczuł lekkie rozczarowanie i mocno zatrzasnął pokrywę komputera. Oparł się na fotelu i założył ręce za głowę. Przez chwilę trwał w bezruchu. Dotarło do niego, że po tym wszystkim, co go dziś spotkało, potrzebuje wewnętrznej równowagi i wymiany energii. Postanowił, że pójdzie do siłowni w garażu i przez godzinę nad sobą popracuje, a potem za domem poćwiczy Falunda fa. Zrobi dzisiaj pełny zestaw ćwiczeń, ale skupi się na Falum fa. I Shentong dziaciwa, gdy już będzie odnowiony i gotowy, wtedy znowu zasiądzie przy komputerze i spróbuje ustalić, w której firmie pracuje ZUZA. Rozdział trzeci. Konrad Wolski, naczelnik Wydziału Specjalnego KU Agencji Wywiadu. Siedział w swoim pokoju na dwudziestym piętrze warszawskiego wieżowca i czekał. Przed nim na biurku stał zimny już kubek ze złotym symbolem CIA, nieduże drewniane pudełko o pięknym ciemnobrązowym wzorze i leżał iPhone 4S. Minęły już ponad dwie godziny. Nie odbierał telefonów i zabronił sekretarce Ewie wpuszczania kogokolwiek aż do odwołania. Czas dłużył mu się niemiłosiernie, a czarne lusterko telefonów wciąż było martwe. Co się dzieje? Wymamrotał ze złością i przygryzł dolną wargę. Wziął do ręki telefon i wcisnął przycisk, jakby chciał się upewnić, czy przypadkiem nie przeoczył połączenia. Dobrze wiedział, że to bezsensowna reakcja, ale robił tak czasami, gdy denerwował się bardziej niż zwykle. Popatrzył na pamiątkowy kubek z okazji pięćdziesięciolecia CIA, który kiedyś podarował mu warszawski rezydent i pomyślał, że był to chyba dziesiąty kubek, jaki dostał od Amerykanów. Wszystkie oprócz tego jednego rozdał pracownikom, ale ci. Nigdy nie używali ich do picia kawy, jakby uważali, że nie może ona smakować z czegoś takiego i przechowywali w nich przybory biurowe. Konrad jednak używał go zgodnie z przeznaczeniem, bo odpowiadała mu powiększona pojemność i wygodny uchwyt. Przeniósł wzrok na pudełko. Przekręcił srebrny kluczyk. Wewnątrz, pod spodem... Umieszczona była mosiężna tabliczka z wygrawerowanym napisem. To Conrad with best wishes from your friends in Israel. January 1998 Dostał je od Dawida Avnera. Starszego od niego 17 lat, oficera Mossadu, z którym współpracował przez wiele lat. Realizowali razem operację Kondor w Iranie. Dawid był prawdziwym przyjacielem. I to on nauczył Konrada, czym jest świat islamu i kim są Izraelczycy. Ale nauczył go też czegoś znacznie ważniejszego, moralności, jaką powinien się cechować oficer wywiadu. Zmarł pięć lat temu. Po wypaleniu miliona papierosów i wypiciu 250 hektolitrów arabskiej kawy. Konradowi bardzo brakowało jego prostej szpiegowskiej mądrości. Nikt tak jak Dawid nie potrafił wytłumaczyć spraw trudnych do zrozumienia dla wszystkich tych, którzy nie przeżyli Holokaustu. Zawsze zachowywał zimną krew i znajdował słuszne rozwiązanie. Cierpliwość tracił jedynie wtedy, gdy zaczynali rozmawiać o ortodoksyjnych Żydach, których uważał za zakałę i prawdziwe nieszczęście narodu izraelskiego. Sam był Żydem reformowanym, urodzonym w Sosnowcu. Pudełko zostało zrobione przez Izraela Białego, mosadowskiego arcymistrza wyrobów ręcznych. Z dwóch dużych kawałków drzewa oliwnego, które po tysiącu lat owocowania uschło któregoś dnia na dziedzińcu jakiegoś starego domu w Jaffie. Z jego drewna wytworzono przedmioty, które otrzymali sprawdzeni przyjaciele Izraela. Mówił awner, wręczając pudełko Konradowi. W tym świętym drzewie, które przez setki lat rodziło owoce i które zawsze ktoś otaczał czułością, zaklęta była istota człowieczeństwa. To drzewo równie żarliwie kochali Żydzi, jak i Arabowie. Tak mówił Dawid, który Arabów nazywał braćmi, a Persów. Uważał za przyjaciół. Gdy wręczał Konradowi to pudełko, przestrzegał go, by dobrze się zastanowił, co w nim będzie przechowywał. Nie mogły to jednak być pieniądze. Ta, do dzisiaj Konrad nic w nim nie trzyma. Nie znalazł jeszcze niczego takiego, co byłoby godne je wypełnić. Otworzyły się drzwi i do pokoju weszła Sara. Od razu ciężko usiadła w fotelu, zapaliła papierosa i gestem pełnym złości uderzyła zapalniczką zippo o ławę. No, no, mów, zaczął Konrad. Prokurator zapowiedział, że najprawdopodobniej będzie musiał przedstawić mi zarzut przekroczenia uprawnień. Wyobrażasz sobie? Przekroczenia uprawnień. On nic nie rozumie. Co on może wiedzieć o pracy wywiadu? Nie, to nie jest normalny kraj. Ale jak to możliwe? Konrad był mocno poruszony. To młody prokurator. Może chce na tym zrobić karierę, może. Sama już nie wiem. Fak. A może to jakiś oddany wyznawca sekty Zielińskiego. Najgorsze, że jak dostanę zarzuty, to szef będzie musiał mnie zawiesić w czynnościach. A kiedy to może być? No nie wcześniej niż za miesiąc. Półtora. Tak go przynajmniej zrozumiałam. Po powrocie do Polski i zakończeniu sprawy archiwum NKWD. Travis złożył raport o zwolnieniu ze służby w Agencji Wywiadu i szczegółowo opisał, jak doszło do zabójstwa pułkownika Stepanowicza z białoruskiego KGB. Aresztowanie rupertów, ojca i syna, wstrząsnęło sceną polityczną w Polsce i wymiotło prezydenta Zielińskiego, który nawet nie próbował ubiegać się o reelekcję. Ku zaskoczeniu wszystkich wybory wygrał Adam Poławski, kandydat zjednoczonej centrolewicy. Wkrótce też nastąpiły przedterminowe wybory parlamentarne i dotychczasowa koalicja rządowa ledwo utrzymała się w Sejmie. Opozycja, przy wsparciu mediów, doprowadziła do głębokiej wymiany elit w Polsce i jeszcze przed końcem roku szybka przebudowa sceny politycznej była zakończona. Powstał chimeryczno-hybrydowy centrolewicowy rząd, w którym lewica miała iluzoryczną władzę opartą na licznych trzeciorzędnych stanowiskach. Jednak odchodząca ekipa zgodnie ze swoimi ideałami. Zostawiła szereg pułapek, w które naiwnie wpadali nowi politycy. Tak czy inaczej albo ich nie widzieli, albo nie potrafili sobie z nimi poradzić. Nie inaczej było też w agencji wywiadu na Miłobęckiej, gdzie generał brygady Zdzisław Pęk i jego zastępcy, jeszcze przed odejściem, złożyli pięć zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstw przez oficerów, oczywiście starannie wyselekcjonowanych. Sprawa oficera o pseudonimie Travis. Była wręcz idealna, by odpowiednio zapłacić Konradowi Wolskiemu za wtrącanie się do polityki, jak uważał generał Pęk. Przeliczyli się jednak, bo prokuratura wprawdzie wszczęła postępowanie, lecz nikomu nie postawiła zarzutów i wciąż prowadziła dochodzenie. Konrad bardzo przeżywał to, co się stało, ponieważ ostrze prokuratury skierowało się głównie przeciwko Sarze, która wyszkoliła i obsługiwała Trawisa. Pęk nie znał się na pracy wywiadowczej. Ale przez lata po mistrzowsku opanował prostą zasadę dziel i rządź. Doskonale wiedział, że prędzej czy później prokuratura skupi się na Sarze Korskiej, zastępczyni Konrada. I o to chodziło, bo Konrad był odporny na własne ból czy upokorzenie, ale nie był przygotowany na jakiekolwiek oskarżenie wymierzone w jego współpracowników, a szczególnie w Sarę. Dlatego Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego tak skonstruował zawiadomienie, by odpowiedzialność przede wszystkim spadła na Sarę. Mimo rozpaczliwych ruchów Konrada, prokuratura nie umiała albo nie chciała zrozumieć, że to on jest odpowiedzialny za sprawę Travisa. Pęk i jego zastępca Ciężki, informowani regularnie przez marka Belika, zastępcę Konrada, Wiedzieli aż nadto dobrze, że to, co zaboli twardą Sarę, dziesięciokroć mocniej zrani wrażliwego i trochę naiwnego ich zdaniem Konrada. Zawiadomienie o sprawie Trawisa i Stepanowicza było oczywiste, bo takie jest prawo. Jednak uzasadnienie, jakie przekazała agencja wywiadu, wskazywało na możliwość popełnienia przestępstwa. Konrad i Sara byli dodatkowo sfrustrowani za istniałą sytuacją, bo był to pierwszy przypadek, kiedy agencja Oskarżała własnych oficerów, a przecież Trawis działał w stanie wyższej konieczności. Po akcji w twierdzy brzeskiej i sprawie Rupertów, pęk nie przyjął raportu Konrada o zwolnienie, bo uznał, że musi mieć go na oku, a może dokładniej w zasięgu ręki, przynajmniej do czasu wyborów. Po wyborach, Nowe kierownictwo agencji wywiadu zapewniało Konrada, Sarę i Travisa, że zrobi wszystko, by sprawa jak najszybciej została wyjaśniona. Wyrażało sympatię i pełne poparcie, ale gołym okiem widać było, że nikt nie chce się w to angażować, by nie padło na niego jakiekolwiek podejrzenie. Po aferze Ruperta nowy premier był wyjątkowo przewrażliwiony i najpierw dokonywał egzekucji na swoich współpracownikach, a dopiero potem badał sprawę. Travis brał na siebie całą odpowiedzialność. I był gotowy ponieść karę. Nie mógł więc rozumieć, dlaczego prokurator wciąż traktuje go jak broń, narzędzie, którym miała się posłużyć Sara. A, co będzie, to będzie. Nie ma sensu teraz się tym zamartwiać, stwierdziła Sara, bo nie chciała już o tym dłużej myśleć. A widziałaś Marcina? Nie. Nie widziałaś jego nowego wcielenia? Sara spojrzała z zainteresowaniem na Konrada, bo Marcin. Zawsze dostarczał im dużo radości i czasami trosk. Nie wyobrażali sobie, by wydział specjalny ku mógł bez niego istnieć. No więc już nie ma tego dawnego Marcina z pomadą na włosach, tej syntezy maczo żigolotych jego ciemnych okularków, podkoszulków i koszul ala Bahama. Chory? Z lekką ironią wtrąciła Sara. Najlepiej sama idź i zobacz. Konrad ruchem głowy wskazał na drzwi. Dziś jego pierwszy dzień w Nowej Skórze. Dosłownie. Nowej Skórze. A zresztą poczekaj. Przerwał na moment. Zawołam go. Wcisnął literką. Ewa, niech przyjdzie do mnie Marcin i dwie kawy. Po jakiejś pół minucie do gabinetu Konrada wszedł Marcin. Ale Sara, siedząc w fotelu, w pierwszej chwili go nie poznała. Wstała. Podeszła bliżej i z niedowierzaniem obejrzała go od stóp do głów. Konrad przysiadł na biurku i oglądał tę scenę z rozbawieniem. To ty? Marcin, uszczypnij mnie, Konrad! Sara z coraz większym rozbawieniem lustrowała wzrokiem Marcina. Tak będziesz chodził codziennie? To. dotknęła go ręką. To. to jest wygodne? Naprawdę jestem. naprawdę. bardzo zaskoczona, ale. skąd ta niespodziewana zmiana? Tak. Z wyraźnym ociąganiem i udawaną flegmą zareagował Marcin. Teraz dopiero jestem sobą. No, no wiesz, ja, ja nic nie mówię. Więcej muszę powiedzieć, że mi się podoba. Marcin zrobił poważną minę, podciągnął nogawkę czarnych skórzanych spodni i pokazał wysoką cholewkę kowbojskich butów. Tysiąc zakomunikował. A skąd ty masz takie przetarte skórzane spodnie? zapytał Konrad. No, kupiłem od jednego kolesia. A po co ci też rzemienie na bokach? To tak ma być? No, jeszcze dobrze nie wiem, ale są cool. – A podnieś tę kamizelkę. Frędzelki takie, takie trochę nie tego, trochę niemęskie. Z lekką ironią zauważyła Sara. Czaszka ze skrzydłami w jakichś płomieniach. Ciekawe. Ciekawe, co to znaczy? Zapytał Konrad, oglądając czarną koszulkę Marcina, który kiwał tylko z politowaniem głową nad ignorancją szefa. W stroju dopełniał srebrny sygnet na palcu, koraliki na szyi, dwudniowy zarost i zaczesane do tyłu włosy. No mam nadzieję, że nie masz tatuaży, wiesz, że to u nas niedozwolone, dorzucił Konrad. No, i nie jesteś chyba w żadnym gangu. Szefie, kurczę, szpieg też potrzebuje trochę wolności. Zawsze chciałem mieć motor, no, taki Easy Rider. Przecież każdy prawdziwy mężczyzna mnie zrozumie. A ja dzisiaj tak, tylko wczoraj zdałem prawo jazdy na motor. Tak, a jaki ty masz motor? No, kupiłem od kolesia czarnego Harley'a Davisona V-Road VRSC z 2005 roku. Ożywił się natychmiast Marcin, wyjął zdjęcie. O, oto cacuszko. Pojemność 1100, 105 koni. O, i niech szef patrzy. Wydech Screaming Eagle. <grym> to znaczy, słyszysz, a nie widzisz. Kupiłem go już trzy miesiące temu i wiernie na mnie czekał, aż się nauczę jeździć. Podoba mi się twoja metamorfoza, wtrąciła Sara. Będziesz teraz musiał mnie zabrać na wycieczkę. Albo na jakiś zjazd. No wiesz, goście na takich motorach są seksy. — Liczę jednak, że masz też pod ręką nasz strój służbowy. — Czuję, że teraz używasz wody po goleniu Harley Davidson. Konrad przybliżył się do Marcina i pociągnął nosem. — Szef to ma węch. — Okej, okej, obejrzymy twój motor później — oznajmił Konrad. — Teraz odszukaj mi raport z naszej wizyty w SEPO we wrześniu. Ten, który dotyczył nielegała Jorgensena. Pamiętasz? — No jakże mógłbym zapomnieć, szefie? Przecież to moja sprawa, najlepsza. A, — A co? co? Coś nowego? Przynieś i już! Marcin wykręcił gwałtownie na wysokim, podciętym obcasie i o mało się nie przewrócił. Coś nowego? zapytała Sara. Przyszła depesza od Ulafa Svenssona. Ustali, dlaczego Rosjanie chcieli zlikwidować Hansa Jorgensena i oszczędzili jego syna Karla. To może być ciekawe. Jednak chcą rozmawiać w cztery oczy i zapraszają nas do Sztokholmu. To świetnie! zareagowała entuzjastycznie Sara. Ta Linda Lund bardzo mi przypadła do serca Profesjonalistka, przy tym wrażliwa Ma dziewczyna głowę No i seksapil, nie? Podobna do ciebie Macie coś wspólnego Chociaż to ty bardziej wyglądasz na szwetkę niż ona No masz, przeczytaj sobie całą depeszę ze Sztokholmu A kiedy jedziemy? Bierzemy Marcina, jak poprzednio? No, gdyby się dowiedział, że pojechaliśmy rozmawiać o Jorgensenie bez niego Mógłby być dla siebie niebezpieczny <laughs> Nie mówiąc już o nas Zażartował Konrad Czekaj, czekaj Nagle jakby sobie coś przypomniał. Pamiętasz tego Hassana Mardana z dredami na głowie? No. No wiesz, tego arabskiego przystojniaczka od Ulafa. Nie pamiętasz? No jasne, że pamiętam, co się tak dopytujesz. Żadna dziewczyna nie zapomni takiego faceta. Ulaf mówił mi, że to też harlejowiec. W tym momencie wszedł Marcin i położył na biurku Konrada raport. Miał już wyjść, kiedy zatrzymała go Sara. Jedziemy do Sztokholmu. W przyszłym tygodniu. Spojrzała na Konrada, który potwierdził skinieniem głowy. Zajmij się wszystkimi przygotowaniami. Jedziesz z nami, więc odśwież sobie sprawę Jorgensena. No właśnie, pamiętasz Hasana Mardana? zapytał Konrad. Tak. To ten oficer Sepo, pół Irańczyk, pół Irakid. No pamiętam. No bo on też podobno jest harlejowcem. Wiem. A skąd? No bo te spodnie i motor kupiłem od niego. Odparł Marcin trochę niepewnym głosem. Sara i Konrad popatrzyli na siebie ze zdumieniem, bo Marcin ani słowem nie zdradził, że utrzymuje kontakt z Mardanem, na co powinien mieć formalną zgodę przełożonych. Hasan to mój najlepszy przyjaciel. — To muszę prosić o zgodę na przyjaciela? — zapytał z rozbrajającą miną. Odpowiedziało mu wymowne milczenie obojga przełożonych, pokonanych jego szczerością. Nie masz wrażenia, że Marcin czasami czyta w twoich myślach? Zapytał Konrad, gdy zostali sami. Ale Sara tylko wzruszyła ramionami i też wyszła z pokoju. Rozdział czwarty. Swoje plemię zaczął zbierać prawie dziesięć lat temu. W najśmilszych myślach nie przypuszczał, że stanie się ono tak potężnym orężem. Karol przewodził w zatoce psów niewiernych jako mirmillo i nikt spośród dziesięciu braci nie znał jego prawdziwej tożsamości. Wybrał najlepszych, najwaleczniejszych i najwierniejszych. Każdy z nich miał zdolności i osobiste doświadczenie porównywalne z bliznami weteranów Delta Force, lecz zdobyte w świecie cyberwojny. Dziesięciu hakerów zjednoczonych w plemieniu, którego jedynym celem było odnaleźć świętego graala, by z niego czerpać nieograniczoną niczym wolność i prawdę i oddać je w służbę ludzkości. Oni nie wierzyli, oni wiedzieli, że świadomość to jedyna droga do pokoju i pomyślności skłóconego i podzielonego świata, że wolność jest pełna albo jej w ogóle nie ma. Wiedzieli, że poszukiwanie nie jest łatwe i będzie wymagać ofiar, i byli na to przygotowani, oddani sobie bezgranicznie, pozbawieni jakichkolwiek wątpliwości i strachu. Zatoka psów niewiernych była plemieniem wyjątkowym. Idea wolności i świadomości człowieka łączyła ich tak mocno, że dawała siłę nieporównywalną z niczym, co powstało dotąd w sieci. Najważniejsze było jednak wzajemne zaufanie i służba, a nie pieniądze, które miały znaczenie jedynie techniczne. Były właściwie złem koniecznym i powinny kiedyś zniknąć. Nie znali takich pojęć jak wiara, Bóg, Ojczyzna, Honor. Ich zawołaniem było zapomniane już wolność, równość, braterstwo, wszystkiego, wszystkich i wszędzie, albo śmierć jak z pełnym przekonaniem dodawał w duchu Karol. Karol jako mirmillo był nie tylko twórcą zatoki i niekwestionowanym wodzem. Był też jej bankierem i księgowym. To dzięki wierności i wzajemnemu zaufaniu plemię przez tyle lat niezauważone przez nikogo mogło walczyć o swój cel, choć największe potęgi współczesnego świata z pewnością chciałyby je zniszczyć. Nie było na świecie państwa, stolicy, służby czy koncernu, które świadome możliwości zatoki psów niewiernych nie zrobiłyby wszystkiego, by wypalić ją do żywego, zniszczyć, wymazać, albo najlepiej zaprząc do własnego rydwanu. Być może nie było to jedyne takie plemię na świecie, ale z pewnością najpotężniejsze. Oni sami wiedzieli o tym doskonale i dodawało im to jeszcze sił, tak jak poczucie, że efekt ich walki jest coraz lepiej widoczny i wraz z nieustannym rozwojem świadomości nadchodzących pokoleń niemożliwy już do powstrzymania. Każdy dzień przynosił postęp technologiczny ponad podziałami cywilizacyjnymi i rozszerzał świat wolności, równości i braterstwa. Dla Karola dżihad i zatoka to było jedno. Dwie idealnie uzupełniające się części. Nie wiedział o tym jednak profesor Ahmed Al-Hussein, który od lat prowadził Hamonda przez świat więcej. To właśnie Ahmed zainspirował go do założenia zatoki, choć o tym nie wiedział. Profesor uważał bowiem, że ideały rewolucji francuskiej są dzisiaj największym sojusznikiem islamu i to dzięki nim Francja jest obecnie ojczyzną ośmiu milionów muzułmanów. Choć twórcy deklaracji praw człowieka i obywatela w 1789 roku wcale nie myśleli o Arabach, którzy mieszkają teraz na przedmieściach, na ulicach, w poprawczakach i w więzieniach, te same ideały przyświecały setki lat wcześniej Hasanowi Ibn Sabachowi, który wołał misjonarze dla ludu i mordercy dla przywódców, twierdził profesor i Safir podążał za jego wskazaniem, pełny wiary i oddania. Ani Sayed, ani tym bardziej Rashid nie byliby w stanie tego pojąć. Odrzucali wszystko, czego nie rozumieli, bo widzieli w tym zagrożenie. Nawet Sayed, który świat zachodni znał bardzo dobrze, uważał, że ideały plemion cyberprzestrzeni są przedłużeniem żydowsko-krzyżowej konkwisty i z założenia muszą być wrogie islamowi. I żaden imam, prorok jeszcze się nie narodził. Zwykł mówić z pewną dozą ironii, ale z internetu korzystał często i sprawnie. Dlatego Karol trzymał sprawę zatoki psów niewiernych w tajemnicy przed kierownictwem Alkaidy, a ono na szczęście nigdy nie pytało skąd się bierze ta jego nadzwyczajna efektywność. Spośród braci najważniejszy i najstarszy jest Retiarius, przekonany libertarianin, obywatel Nowego Jorku. Kiedyś był współpracownikiem Erika Stevena Raymonda w programie Open Source i miał swój wkład w powstanie Linexa. Drugie miejsce w Wielkiej Radzie zajmuje prowokator, Amerykanin Seattle, który wsławił się wyciągnięciem z Microsoftu dokumentu Halloween Memo. Wielu uważa, że był ojcem przełomowego momentu w wyzwoleniu się społeczności hakerskiej. Mir Millo cenił go jednak najbardziej. Za walkę partyzancką z koncernem IBM. Pozostali jeźdźcy nie mają takiego doświadczenia i nie byli legendami środowiska. Byli za to niezwykle utalentowani w żeglowaniu między chmurami i mają nadzwyczaj ważne i użyteczne kontakty. Wszyscy to typowe giki. Gal w Sztokholmie, genialny informatyk i były współpracownik WikiLeaks. Anda Batta w Londynie. Pracownik serwisu bezpieczeństwa w Citibank i bestiarius w hajfie. Inwalida, były oficer Shinbet. W sumie w Zatoce było dwóch Amerykanów, Niemiec, Szwed, Anglik, Izraelczyk, Arab. Najlepszy Flicker, Chińczyk i Polak. Wyjątkowy Black Hatty oraz Rosjanin wyspecjalizowany w wyszukiwaniu samurajów i kontaktach z rosyjską mafią karderską – Zatoka była zacumowana na anonimowym serwerze w Katarze. Obsługiwał i zabezpieczał go Gal. System komunikacji i język opracował Retiarius przy pomocy nieświadomego niczego pracownika naukowego NSA. O tym wszystkim wiedział tylko Mirmillo. Natomiast dla braci liczył się jedynie cel, wolność i zaufanie nic więcej. W Zatoce nie było granic, państw, narodowości, ras, religii, ani płci. Mało kto na świecie oprócz nich mógłby to zrozumieć. Ich śmiertelnymi wrogami byli zarówno wszyscy ci, którzy nie uznawali wolności totalnej, czyli wojsko, służby specjalne, politycy, jak i wszystko to, co sankcjonowało ich prawny i finansowy byt. Miejsce szczególne w ich sercu. Zajmowały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, żandarm świata i gwarant globalnego Pax Americana w wydaniu irackim, afgańskim, kubańskim i setkach innych. Największy wróg wolności. Rozdział piąty Wyszedł spod prysznica i owinął się z pranym, poszarpanym ręcznikiem frotę. Dzień jak co dzień, od dwóch miesięcy, pomyślał, stojąc przed lustrem w łazience służbowego mieszkania na ulicy Krasnodarskiej w moskiewskiej dzielnicy Lublino. Przetarł ręką zaparowane szkło, ale jego odbicie wciąż było nieostre. Otworzył szeroko drzwi i po chwili lustra nabrały wyrazu. Delikatnie dotknął policzka, gdzie jeszcze niedawno od nosa do ucha ciągnęła się szeroka, szarpana blizna. Przyzwyczaił się do niej przez osiem lat. Nawet więcej polubił ją, była jakiego znak firmowy. Dodawała mu wiary w siebie i bojowego uroku. Poprowadził palcem po bliźnie, cienkiej jak cięcie skalpela i nie wyczuł żadnych zgrubień. Opuchlizna zeszła już zupełnie. Twarz nabrała teraz dziwnej symetrii, pojawiło się zupełnie nowe oblicze Andrieja Trubowa. Jednak to nie była jedyna ważna odmiana w jego życiu. Wszystko zaczęło się od tego, że któregoś dnia Trubow postanowił zrobić sobie tatuaż. Tatuaże nosili wszyscy jego koledzy ze specnazu, Ale jemu najbardziej podobały się rysunki na ciele Gali, co miała farbowane na zielono włosy i paliła kamele. Gala była niedrogą studentką Akademii Sztuk Pięknych. Nigdy się nie śpieszyła, nie targowała. No i można było z nią pogadać. I wyraźnie lubiła go bardziej niż innych klientów. On też lubił ją bardziej niż inne dziewczyny, z którymi dotąd obcował. Mimo zielonych włosów, Gala wyglądała niemal jak idealna kopia Mi Wallace. Może miała zbyt duży nos i za krótkie nogi, ale nigdy wcześniej nie spotkał kobiety tak bliskiej ideału Mi. Vincent Vega był też jedynym zagranicznym wzorem, który mógł. Zaakceptować. O w Rosji podobny do Wincenta maczu, było pełno nawet znacznie lepszych, ale Gala w roli mi była jedyna. Tytuł filmu, w którym widział mi jej Wincenta, nic mu nie mówił, więc nawet nie próbował go zapamiętać. Od Gali dowiedział się sporo o malarstwie. Dotąd malarstwo łączyło się dla niego nierozerwalnie z nazwiskiem Ajwazowski. A nazwisko Ajwazowski z malarstwem, ale teraz wiedział dużo więcej. Kiedy po raz pierwszy zobaczył galę nagą. To od razu pozazdrościł jej pięknej żyrafy z wielką grzywą wykłutej na widocznej skoliozie między lekko wystającymi łopatkami. I krzywego zegara, przyklejonego do ramienia niczym ciepły blin. Nie podobało mu się jedynie sporych rozmiarów jajko tuż nad wzgórkiem Wenery. Dlatego od razu zadzwonił z rekomendacji pewnego kolegi do samego głogowa, artysty wyjątkowego na skalę federacji, który miał dom na rublowce. Przedstawił mu swój pomysł, a ten. Przygotował rysunek. No drogo to kosztowało, ale efekt był tak imponujący, że gdyby Głogow zażądał za swoją pracę trzy razy więcej, Trubow też by się nie zawahał zapłacić. Dałby nawet i cztery razy więcej. Artysta sam był tak zachwycony swoim dziełem, że nie mógł pozwolić, by klient poszedł do pierwszego lepszego salonu. A że było to dzieło sygnowane, Polecił Trubowa swojemu przyjacielowi, artyście, mistrzowi tatuażu z salonu Prism Tattoo na Lublińskiej 171. Dzieło zrobiło również duże wrażenie na mistrzu tatuażu. Był głęboko przejęty jego rozmiarem, szczegółowością i dramatyzmem. Obliczył, iż potrzeba będzie na nie przynajmniej 8 dziesięciu sesji. Trubow jednak wolał zapłacić więcej i zakończyć pracę w ciągu czterech spotkań. Mistrz wątpił, czy klient wytrzyma taki ból, ale skoro on sam tego sobie życzył, nie mógł mu odmówić. W głębi duszy wiedział, że i tak nie wytrzyma. No oczywiście się pomylił. Trubow nie tylko wytrzymał. Ale chwilami nawet przysypiał, chociaż nie był pijany jak wielu innych klientów. Ale zdziwiłby się mistrz jeszcze bardziej, gdyby wiedział, że tatuowanie sprawiało mu nawet przyjemność. Trubow postanowił, że obejrzy dzieło dopiero, kiedy będzie gotowe. I przez te wszystkie dni spał w domu na brzuchu, bo nie wiadomo dlaczego bał się, że może je uszkodzić. Tego dnia, gdy były już skończone, kupił cztery duże lustra i zawiesił je w łazience. To był ważny dzień, więc kupił też butelkę wódki i wyłączył telefon komórkowy. Później, nim wszedł do łazienki, przygotował się psychicznie i wypił z gwinta pół butelki. Odczekał chwilę, aż wyostrzą mu się zmysły i ruszył. Wszedł do pomieszczenia, które wypełniło się jego odbiciami. Wyglądało, jakby do małej łazienki wszedł pluton dorodnych spadochroniarzy. Powoli rozebrał się do naga, składając każdą część garderoby na taborecie. A robił to z uwagą i w ściśle określonym porządku. Nie potrafił znaleźć na to właściwego określenia, ale czuł, że właśnie dzieje się coś niezwykłego i pięknego zarazem. Zamknął oczy, nabrał głęboko powietrza, podniósł w górę ręce i wyprężył się tak mocno, jak tylko mógł. Trwał w tej pozycji minutę i pięć sekund, po czym powoli wypuścił powietrze i otworzył oczy. Najpierw nieśmiało, potem coraz odważniej oglądał swoje plecy, które początkowo sprawiały wrażenie, jakby wcale nie były jego, jakby do łazienki wszedł z nim ktoś obcy. Na całych jego plecach widniał symetrycznie rozplanowany, dwugłowy, skrzydlaty smok, wyprężony w śmiertelnym starciu z niewidzialnym wrogiem. Osłaniał się od ciosów potężnymi skrzydłami, a zakrzywione, ostre dzioby zionęły ogniem. Nic jednak nie dodawało mu grozy w równym stopniu, co przerażające oczy, podkreślone czerwoną, zieloną barwą. Szczegółowość rysunku i fantazja kompozycji mogły wzbudzać nie tylko szacunek, uznanie czy podziw. Ten smok z powodzeniem może budzić także... Strach i zmusza do pokory uznał z dumą Jagan. Na samym dole kompozycji ptasie szpony smoka schodziły aż na pośladki i dotykały dwóch niedużych blizn. W jednym szponie smok trzymał obciętą, krwawiącą, brodatą głowę z zamkniętymi oczami, a w drugiej duży, zakrwawiony nóż Kizlar z dedykacją putina. Zarówno artysta głogow, jak i mistrz tatuażu uznali, że głowa Jana Chrzciciela w szponach smoka ma dużą siłę wyrazu. Ich szczególne znaczenie dla wszystkich wiernych na Rusi, to też umieszczenie jej właśnie na pośladku było trochę kontrowersyjne. Trubow jednak niewiele wiedział o Janie Chrzcicielu. A obcięta brodata ta głowa należała do kogoś zupełnie innego, bardziej realnego, bo wciąż żywego. Niemniej pomysł artysty głogowa dotyczący Jana Chrzciciela bardzo mu się spodobał, bo dodawał mistycznej siły przesłaniu, jakie chciał w tych symbolach zawrzeć. Narodził się smok którego mógłby ktoś przyrównać do bizantyjskiego orła, ale to był jednak smok, prawdziwy, pięknie wytatuowany na szerokich umięśnionych męskich plecach nie jakiś chiński dragon, jakich pełno na tłustych rękach, nogach, anorektycznych plecach i dupach różnych socjopatów i frustratów na całym świecie. To był najprawdziwszy rosyjski smok na rosyjskim, zdrowym, silnym ciele, więc więc wszystkie spotkania z galą odbywały się teraz w łazience pełnej luster i zapalonych świec. Trubow nigdy wcześniej nie przypuszczał, że obserwowanie smoka w lustrach, jak się wije, wykrzywia, drży, dostarczy mu tak niezwykłych doznań i wyzwoli z niego siłę, jakiej chyba nie ma. Nikt. Potem zawsze długo stał pod zimnym prysznicem, bo czuł, że rozpalony do ostateczności, spragniony smok właśnie tego potrzebuje, by się uspokoić. Jednak nikt, oprócz gali, nie wiedział o smoku i demonicznej sile, jaką wyzwalał w trubowie. Jagan stał teraz wyprostowany przed lustrem w towarzystwie kilku swoich kopii i pomyślał, że może powinien odmienić się także duchowo. Hmm. Odmienić to znaczy? Co? Zapuściłem włosy, zrobiłem smoka. No w zasadzie, niby, dlaczego miałbym się zmieniać z powodu Usunięcia tej blizny? To chyba wystarczy. Powiedział na głos, spojrzał sobie prosto w oczy i po chwili dodał niepewnie. No przecież nawet nie wiem. Nie pamiętam, co się stało. Skąd się wzięła. I poczuł, jak smok się porusza, zaniepokojony dreszczem. No właściwie to ja już się odmieniłem. I duchowo, i fizycznie rzucił zdecydowanie i pokiwał głową. Wspomnienie letniej nocy w wzburzonym domu na Kaukazie tkwiło w nim niezłomnie przez te wszystkie lata, bo to był najważniejszy dzień w jego życiu. Teraz miał smoka i nie był już sam. Miał z kim dzielić sprawę czeczeńskiego diabelskiego rodzeństwa? Amina, Rustam i bliźniacy Szamil i Asłan. Blijać nigdy nie zapomnę, pomyślał w przypływie złości. Bliać nie zapomnę. Dziesięć lat temu to były małe potworki, jak mówił kapral Zorin, co nie miał oczu. A teraz to już pewnie dorosłe diabły. Któregoś dnia dopadnę ich. Tego Rustama to on ma mój nóż. Blizna to blizna, to akurat mógłbym im, im darować, ale Zorina. Zakończył obdukcję swojego nowego oblicza. Ostatni raz rzucił okiem na smoka i zgasił światło. Wziął z taboretu złożone w kostkę ubranie i wyszedł z łazienki. Jego dziwna przypadłość, uniemożliwiająca zapamiętywanie twarzy, jakoś dziwnie nie dotyczyła czeczeńskiego rodzeństwa. Ich twarze utrwaliły mu się w pamięci, jakby były wyryte w płytce ze stali niercewnej. Kiedy więc poprosił galę, żeby odtworzyła ich portrety, wynik był zadziwiający. Wyglądało to tak, jakby gala po prostu skopiowała tę stalową płytkę z jego pamięci i powstały trzy wizerunki jak żywe trzy. Bo Aslan i szamili jako bliźniacy niczym się od siebie nie różnili. Teraz wisiały w pokoju, gdzie spał, i w kuchni, i w przedpokoju, niemal wszędzie, oczywiście miał je też w swoim telefonie. Wciąż owinięty w ręcznik podszedł do okna i wyjrzał z dziesiątego piętra na daleki rosyjski krajobraz. Tarcza słońca wisiała gdzieś nad Uralem, dochodziła szósta trzydzieści. W mieszkaniu było już jasno. Słońce od kilku godzin wędrowało nad Rosją, budząc kolejne miasta i wsie. I było w tym coś nielogicznego że jednocześnie każdy Rosjanin jest w innym momencie swojego życia. Ha, czasem Trubow myślał, że to niesprawiedliwe. Jakby ktoś kogoś oszukiwał. Zwinął z podłogi materac, na którym ćwiczył i włączył najnowszy album Lubę, Swoi, który od kilku miesięcy puszczał niemal nieustannie. Była 6:34, gdy zadzwoniła jego służbowa komórka, odebrał bez słowa i czekał. Ci, którzy znali jego numer, wiedzieli, że Jagan ma taki zwyczaj, nie ufał nawet telefonom. Jedziemy, usłyszał rozradowany głos w słuchawce. To dlaczego dzwonisz dopiero dzisiaj? zapytał. Bo chwilę temu dzwonił do mnie Zalicki odparł spokojny głos dlaczego rano? A czort je Ma swoje powody. Kiedy jedziemy? Dlatego no jeszcze nie wiem. Mamy dzisiaj o dziewiątej spotkanie z Zaliskim i Gruzowem, więc bierz dupę w troki i pędem melduj się u mnie. Głos nie brzmiał groźnie, raczej wesoło. Ty wiesz co, Jura? Rzucił Jagan, wpatrując się w atramentowe niebo. Czuł, jak rozpiera go coś między euforią a satysfakcją. Jeżeli nie jedziemy dzisiaj... To musimy to obrać. Ja muszę. Bo dla mnie to dobra wiadomość. Czekałem na nią dziesięć lat. Wchodzę, Andriusza, zdecydowanie zapewnił głos i wyłączył się. Trubow stał jeszcze przy oknie. Nie mógł się oderwać od widoku, który teraz po tym, co usłyszał, uważał za najpiękniejszy, jaki widział. Wiadomość od partnera Jury Kosowa była tym. Na co czekał od dawna. Zaricki z Gieru i Gruzow z FSB byli wyjątkowo zdolnymi oficerami rosyjskich służb i nikt w całej federacji nie wiedział lepiej od nich, co dzieje się na Kaukazie. Nawet sam prezydent. Zaricki i Gruzow prowadzili najlepszą agenturę wewnątrz organizacji islamskich na Kaukazie i nie tylko. A wiadomość, na którą czekał, oznaczała, że złapali w końcu kontakt na Muhamedowa, cichego, ale najinteligentniejszego ze wszystkich czeczeńskich komendantów, który zarządzał kontaktami z Al-Kaidą. Był doktorem socjologii, znał kilka języków, czyli znacznie różnił się od innych bojowników czeczeńskich. Wzbudzał zaufanie i szacunek także u swoich wrogów. Jagan też go tak traktował. I dlatego perspektywa ujęcia Muhamedowa wykraczała daleko poza sprawę osobistą, stawała się misją w imieniu Federacji Rosyjskiej i rozliczeniem za tych towarzyszy, którzy padli z jego ręki. Opinia publiczna nie wiedziała o nim zbyt wiele, bo nie wsławił się żadną akcją terrorystyczną w metrze, teatrze czy szkole. Mało kto również się orientował, że gdyby nie on, to płomień dżihadu na Kaukazie wygasłby już dawno. Muhamedow stał za finansowym wsparciem dla bojowników świata islamu. Ludzi dobierał z niezwykłą wnikliwością i intuicją, więc wprowadzenie konfidenta w jego szeregi było prawie niemożliwe. Mimo że Zaricki i Gruzów uchodzili za dobrych oficerów, kierownictwo podjęło decyzję, że sprawę Muhamedowa przejmie służba wywiadu zagranicznego. Nie tylko dlatego, że działalność Czeczena wykraczała poza granice byłego sojuszu. Ale przede wszystkim także dlatego, że FSB nie była na tyle szczelna, by sprawa miała szansę na pozytywne zakończenie. Wiadomo było od dawna, że Muhamedow ma w tych służbach swoje wtyczki. Trubow wyraźnie pamiętał szarą, ślepą twarz kaprala Zorina. Wydawało mu się, że to przez te wyłupane oczy... Nie miał pamięci do twarzy ani nazwisk, szczególnie tych, którzy zginęli, ale te oczy to co innego. Zorin ze swoim cierpieniem w ciemnej komórce pod podłogą uosabiał wszystkich poległych towarzyszy. Dla Jagana Muhamedow był przede wszystkim środkiem, drogą, drogowskazem, pomysłem na to, jak odnaleźć Amina, Rustama i bliźniaków. Obiecał sobie kiedyś, że zanim ich zabije, nie z osobistych powodów oczywiście, tylko za Zorina, będzie musiał odzyskać swój nóż i wyjaśnić, co się stało o świcie wzburzonej chacie w czeczeńskich górach 18 lipca 2001 roku. Brał potem udział w akcji na Dubrowce w październiku 2002 i dokładnie obejrzał wszystkie zabite czeczeńskie śmiertnice i męskie ścierwo, ale aminy tam nie było. Ani braciszków. W jakimś sensie był nawet z tego zadowolony, bo tylko on miał prawo wymierzyć im karę, a tak uniknęliby losu, jaki im zaplanował. I byłoby w tym coś niesprawiedliwego. Do dzisiaj Jamina nie weszła do Panteonu Świętych, podobnie jak żaden z jej braci. Jagan sprawdzał to w FSB za każdym razem, gdy zginął jakiś czeczeński bojownik lub wybuchła śmiertnica. jeżeli żyją gdzieś na świecie, odnajdę ich. Na pewno powtarzał regularnie. cichu i na głos. Rozdział szósty. Zaczęła się już pora deszczowa i nad ostrymi szczytami gór Ajbanni-Dżabal-Nukum otaczających Sane, zbierały się chmury wypiętrzone na kilka kilometrów. Wyglądały, jakby były wykute z solidnego marmuru. Karol najbardziej lubił przyjeżdżać do Jemenu właśnie w porze deszczowej. Gwałtowne burze jak wodospady oczyszczały wtedy ulice miasta i poprawiały suche zwykle powietrze. Wszyscy nagle nabierali chęci do życia, bo przez następne kilka miesięcy wypalona dotąd ziemia obrodzi wspaniale, a w wielu miejscach kraj soczyście się zazieleni. Ożywią się ptaki kałkabanu. Można by sądzić, że na Półwyspie Arabskim tylko Jemeńczycy mogą mówić, że w ich kraju występują dwie pory roku. Karol jednak uważał to stwierdzenie za grubo przesadzone, bo na pustyniach nigdy nie padał deszcz. Samolot linii Royal Jordanian z Ammanu przyleciał o czasie, chociaż rozkład lotów na tej linii był umowny, podobnie zresztą jak kodeks drogowy, zwyczajowy i w najwyższym stopniu ogólny. Inaczej mówiąc, zasady ruchu drogowego były formą zalecenia, sugestii, a nie prawa. Mustafa, kierowca taksówki, za dwa tysiące riali szybko dowiózł Karola z lotniska El-Rahaba do babal jaman w północnej części starej Sany. Karol oczywiście nigdy nie pozwoliłby sobie powiedzieć taksówkarzowi, że Koran ma niewiele wspólnego z zasadami ruchu drogowego, ale obecność Allaha z pewnością pomogła im dojechać bezpiecznie. Ostatni raz był w Jemenie ponad dwa miesiące temu, w górach u Sayeda al shariego jednak od tego czasu działania Amerykanów nabrały niespodziewanej aktywności, a drony coraz częściej krążyły po niebie, więc szef jemeńskiej Al-Kaidy musiał czasowo zerwać kontakty z otoczeniem. Dlatego łącznikiem jego w sanie był teraz Rashid z klanu Sayeda. Odważny młody człowiek, ale tak zaślepiony w walce o sprawę islamu, że Karol miał spore wątpliwości, czy jest odpowiedni do roli, którą mu powierzono. Planował porozmawiać o tym z Sayedem, jak tylko nadarzy się okazja. Sayed bardzo liczył się ze zdaniem Karola, ale nie dlatego, że był on Europejczykiem i znał kilka języków, tylko przede wszystkim dlatego, że był jedyny i niezastąpiony. Mógł być tym, kim chciał. Żaden z nich Nigdy nie zagrałby takiej roli. Argumentował zawsze prosto, a jego pragmatyzm był czymś zupełnie niepojętym w tym środowisku. Nie uznawał praw klanu i dzięki temu Al-Kaida miała się dobrze i otwierały się przed nią całkiem ciekawe perspektywy. Rozumiał to Sayed, Omar i co najważniejsze, Ajman, który teraz oficjalnie najlepiej wiedział, co jest dobre dla bazy. Karol wysiadł przy bramie Bab al Dżaman. Po jej drugiej stronie zaczynało się stare miasto. U ulicznego sprzedawcy kupił dwa kubki zimnego soku z limonki i przysiadł na kamiennym murku. Mimo że wiemy nie czuł się jak w domu, tym razem tę harmonię zakłócały nieustanne myśli o Zuzie. Niestety. Nie zdążył przed wyjazdem ustalić, w której firmie pracuje, ale nie miało to większego znaczenia, skoro wiedział, gdzie mieszka. Był już gotowy z nią porozmawiać, przeprowadzić najważniejszą rozmowę życia. Szykował się do niej przez cały czas. Miał przygotowane odpowiedzi na jej pytania, miał też swoje pytania, ale jego wyobraźnia biegła uporczywie do chwili, kiedy wejdzie do jej mieszkania i zanim zaczną rozmawiać, będą się kochać. I ta myśl, Pozbawiała go panowania nad sobą, wyzwalała podniecenie, przez które tracił samokontrolę. Potem potrzebował sporo czasu, by wyzwolić się z uścisku tego marzenia i zacząć myśleć logicznie. Zaczynał się bać sam siebie. Gdyby nie to, że Sayed polecił mu natychmiastowy przyjazd do Sany, byłby już prawdopodobnie po rozmowie z Zuzą. A kto wie? Może byłaby teraz tu z nim, w jego Arabii? Było wczesne popołudnie, jakieś 28 stopni, bezwietrznie, wilgotno, z niewielkim zachmurzeniem. Na niebie dominował słoneczny dysk. Karol lubił taką pogodę. Zimny sok z limonki smakował wyśmienicie. Stare miasto w Sanie było dla niego kwintesencją wszystkiego, co arabskie pozbawione jakiegokolwiek konformizmu, pełne piękna i prawdy o historii Arabia Felix, sana miała to, czego nie miało żadne inne arabskie miasto. Żywą przeszłość. Pogoda, architektura ludzie, właściwie wszystko razem stanowiło nierozerwalną kompozycję zdobioną duchem islamu i wonią przypraw parzonej po turecku świeżo mielonej kawy z Kardamonem, ciemnożółtego kary. Bordowego Sumaku ruszył wypolerowanymi przez wieki wąskimi brukowanymi uliczkami starej sany, by dotrzeć do suku Almil, gdzie stragan z sandałami miał Ramadan, który od dwóch lat był jego pierwszym łącznikiem, wyłącznie jego łącznikiem. Aden, Sana, to były miasta Karola, jego miejsce na ziemi. Miejscowe służby specjalne oficjalnie z sukcesami walczyły z Al-Kaidą, ale w rzeczywistości robiły tylko to, co niezbędne, byle nie doprowadzić do wojny domowej, jak w Iraku czy w Afganistanie. Bojownicy z Jemenu już kilka razy pokazali, do czego są zdolni. Al-Kaida Półwyspu Arabskiego opiera się na związkach plemiennych i świętym prawie gości. A to są więzy znacznie silniejsze niż jakiekolwiek relacje państwowe. Karol, mimo że czuł się bezpiecznie, musiał przestrzegać zasad konspiracji, nawet tutaj, bo był łącznikiem Al-Kaidy. Najważniejszym. Po sprawie nigeryjczyka Omara, który spartolił robotę w samolocie Northwest Airlines, Amerykanie mocno się zdenerwowali i zaczęli naciskać na władze jemeńskie, by ostrzej rozprawiły się z miejscową Al-Kaidą. Zawsze uważał, że najpierw nazywa się Karol Hammond. A dopiero potem Safiras Salam ibn Butrus. Zresztą używał tak wielu nazwisk i dokumentów, że właściwie. Było to obojętne, jak się nazywa, jednak imię Karol nadali mu rodzice, a nazwisko Hamont otrzymał po ojcu i dlatego miały dla niego szczególne znaczenie. Czuł się Polakiem wyznania muzułmańskiego jak jego przewodnik duchowy Michał Czajkowski Herbu Jastrzębiec, a nie jakiś Jusuf Islam. Choć teraz modlił się i chodził do maczetu stanowczo za rzadko, by zadowolić współbraci, to miał czyste sumienie, bo był przede wszystkim wojownikiem Allaha i ważną postacią dżihadu. Lecz dżihad Karola Hamonda był obliczony nie tylko na szerzenie islamu, lecz również na walkę o wyzwolenie i sprawiedliwość. Skierowaną przeciw kapitalistom, oligarchom, dyktatorom i amerykańskiej demokracji siły, Rosji, Chinom i wszystkim tym, którzy są z nimi, przeciw globalizacji wedle ich standardów. Od dawna był przekonany, że musi się poświęcić walce. Na świecie nikt już nie walczył z monopolem na jedyną prawdę judeo-łacińskiego świata, tylko islam. Religia ludzi biednych, okradanych z tożsamości, godności i majątku. Odkąd wypaliły się komunistyczne ideały, znikła nadzieja światowej rewolucji i upadł Związek Radziecki, a Chiny już tylko formalnie nazywają się Ludową Republiką i bezwzględnie kolonizują świat swoim kapitałem, Koran pozostał ostatnią szansą na wyzwolenie. W Ameryce Południowej dawni rewolucjoniści, czciciele Tupaka, Amaru i Che Guevary zostali demokratycznymi prezydentami i premierami, ale liczba faweli wcale się przez to nie zmniejszyła. Chrystus z karabinem na ramieniu strzeże teraz już tylko pól kokainowych. Mimo, że miał wiele wątpliwości, to gdy zrobił pierwszy krok na tej drodze, wiedział, że nie może się cofnąć i nigdy tego nie żałował, nawet przez chwilę. Wiedział, że zginie, lecz nie bał się śmierci. I nie dlatego, że uspokajała go wizja raju i tłumu chóry, ale dlatego, że warto jest walczyć o lepszy świat. Lepszego człowieka, oddać życie za wolność i równość, za cierpiących. Nigdy też nie zaakceptował talibów i wahabitów, bo wiedział, że to nieuniknione zjawisko uboczne trwającej rewolucji. Był przekonany, że islam poradzi sobie z tym problemem później, jak każda rewolucja. Na razie są potrzebni. Uważam, że kiedy naród odzyska swoje bogactwa naturalne, będzie można edukacją walczyć z zacofaniem w świecie islamu i cywilizacja ta rozkwitnie, jak przed wiekami. Pojawi się Mahdi, znikną talibowie, wahhabici, salafici, jak zniknęli albigensi i Katarzy, gdy wyznawcy Allaha zaczną czytać także inne książki niż tylko Koran i Sunna. I gdy nie będą im potrzebni pośrednicy, by zrozumieć ten najtrudniejszy przewodnik po życiu człowieka. O tym jak Safir pojmował islamską rewolucję w bazie nie wiedział nikt. On sam nie dzielił się z nikim swoimi poglądami, chociaż miał je dobrze ukształtowane. Chwilami popadał w zniechęcenie, kiedy widział bezkres wyznawców islamu, unikających jakiejkolwiek próby jego zrozumienia i pozbawionych woli odnalezienia w nim nie tylko wiary, lecz także idei i myśli łączącej ludzi. Kiedy jednak patrzył na białą masę wiernych, jak mgławica galaktyczna, cudownie wirującą w mekce podczas hadżu, To czuł, że w tym ruchu jest. Potężna, magiczna siła, jakiej nie ma nigdzie na świecie. Nikt, nigdy nie pokona ekstremistów islamskich. Nie ma takiej armii na świecie, tylko sami muzułmanie mogą to zrobić. Karol dobrze o tym wiedział i był przekonany, że kiedyś tak będzie. Rozdział siódmy. Konrad wyjął z niebieskiej tekturowej teczki kilkustronicowy dokument sporządzony prostą, bezszeryfową czcionką. Była to jego własna relacja ze spotkania z partnerami z SEPO, którą sporządził we wrześniu ubiegłego roku po powrocie ze Szwecji. Teraz musiał przypomnieć sobie szczegóły sprawy Hansa Jorgensena, rosyjskiego legała w Szwecji, i wszystko, co się wtedy wydarzyło, bo chociaż mogło się wydawać, że sprawa zakończyła się wraz z jego śmiercią, to jednak w rzeczywistości tak nie było. Toczyła się dalej z nowym impetem i dostarczała wielu wartościowych informacji, czasami wprost bezcennych. Przyniosła też niezamierzone skutki uboczne. Zrodziło się coś szczególnego, więź sympatii między oficerami AW i SEPO, Przypieczętowana przez Marcina Dolskiego i Hasana Mardana wspólną miłością do motocykli Harley-Davidson. Warszawa, 9 września 2009. Ściśle tajne egzemplarz pojedynczy. Notatka służbowa dotycząca wizyty delegacji Wydziału AW w Szwecji w dniach 2-4 bieżącego miesiąca. Skład delegacji AW, naczelnik major Konrad Wolski, zastępca naczelnika kapitan Sara Korska, inspektor porucznik Marcin Dolski. Strona SEPO, zastępca szefa SEPO Kurt Levenström, szef Wydziału Rosja KW Ulof Svensson, oficer Linda Lund, oficer Hasan Mardan, oficer KSI Per Gustafsson. Do Sztokholmu nasza delegacja przyleciała o godzinie 9.50, z lotniska odebrał nas Ulof Svensson którego poznałem już wcześniej podczas jego wizyty w Warszawie w związku ze sprawą Jorgensen. W samochodzie poinformował nas o programie wizyty. Udaliśmy się minibusem SEPO do hotelu Skandi, Sariel Plaza w centrum Sztokholmu. O godzinie 13 Olaf Svensson odebrał nas z hotelu i pojechaliśmy samochodem na lunch do restauracji Kungsholmen. Za <grywa> sasimi było wyborne, pomyślał Konrad. To ciekawe, że taka prosta potrawa może w różnych miejscach różnie smakować. Ha, ale to nie pizza. Nie chińszczyzna. W restauracji oczekiwali nas wszyscy wyżej wymienieni oficerowie szwedzcy. Oficjalnie przywitał nas Kurt Levenstrem w imieniu szefa SEPO Paulson. A przedstawiłem członków naszej delegacji, a Levenstrem oficerów SEPO. Następnie poinformował krótko, że po lunchu udamy się do siedziby SEPO, gdzie omówimy wszystkie interesujące nas sprawy. Lunch przebiegł w nadzwyczaj serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Korzystną okolicznością było to, że, jak już wspominałem, Svensson i Gustafsson byli w Polsce wcześniej i mieliśmy okazję poznać się bliżej. Z uwagi na miejsce rozmowy dotyczyły tematów pozasłużbowych. O godzinie 14.20 udaliśmy się do siedziby Sepon na Polem Zgodnym. Rozmowy odbyły się w pomieszczeniu specjalnym. Rozpoczęły się od wystąpienia Lewenstrema, który podziękował AW za informację dotyczącą Jorgensena, w szczególności za opis jego spotkania z Krzysztofem Rupertem w Sopocie. Miały one decydujące znaczenie dla prowadzenia całego rozpracowania. W nawiązaniu do słów L poinformowałem, że autorem sprawy był porucznik Marcin Dolski. Marcin wyglądał wtedy, jakby miał za chwilę eksplodować z zadęcia przypomniał sobie z rozbawieniem Konrad. No i rzeczywiście Hasan Mardan podszedł wtedy do niego, żeby mu pogratulować. Tak było. Następnie Lewenstein poinformował, że sprawa Jorgensena nie dość, że się zakończyła, to jeszcze nabrała nowej dynamiki i że w ramach szwedzkich służb specjalnych, to jest MUST, KSI, SEPO i FRA, powołany został specjalny, głęboko utajniony zespół. O wynikach jego prac będą sukcesywnie informowane służby partnerskie. Lewenstein podkreślił, że wyżej wymienione służby otrzymają informacje tylko w takim zakresie, jak nie doprowadzi do dekonspiracji źródła. Kierownictwo państwa, w tym osobiście premier Szwecji, podjęło decyzję, że w dowód uznania dla naszego wkładu w rozpracowanie H.I. Orgensena strona polska, to jest agencja wywiadu, w drodze wyjątku otrzyma pełną informację. Premier rządu szwedzkiego ma wkrótce podziękować osobiście premierowi rządu polskiego za wkład polskich już specjalnych w umacnianie bezpieczeństwa Szwecji. Hm. No, pamiętam. Aż mnie wtedy coś ścisnęło w gardle, bo i ja miałem poinformować Szwedów, że aresztowano nie tylko Ruperta z IPN, pomyślał Konrad. Jak premier Szwecji dowiedział się o tym od Lewenstrema, to pewnie stracił ochotę na rozmowę ze swoim polskim kolegą o wzorowej współpracy służb. Minister obrony Rupert. Przez kilka lat bynajmniej nie umacniał międzynarodowego bezpieczeństwa w tym i Szwecji, wręcz odwrotnie. Następnie KL oddał głos Ulofowi Svenssonowi, który oświadczył, że wiadomość jaką nam przekazano za pośrednictwem naszego łącznika w ambasadzie nie była kompletna. Stwierdził krótko, że Hans Jorgensen nie zginął w swoim domu w Okężbardzie, tak jak wcześniej nas poinformowali. Prosili o zrozumienie, ale sytuacja po tych dramatycznych wydarzeniach była dynamiczna i musieli najpierw uporządkować sytuację u siebie. Głos zabrała Linda Lund, która wraz z Hasanem Mardanem i OS była uczestnikiem akcji. Lund potwierdziła, że przekazane przez nas informacje pozwoliły SEPO podjąć ofensywne działania operacyjne wobec Hansa Jorgensena i jego syna Karla Jorgensena, oficera wywiadu szwedzkiego KSI. Następnie przedstawiła chronologicznie przebieg wydarzeń. W domu letniskowym HJ w O., gdzie planowane było spotkanie J i jego syna Karla, zainstalowana została technika operacyjna. Podgląd i podsłuch se pomiało przesłanki, żeby przypuszczać, iż będzie w stanie uzyskać ją drogą informacje o działalności wywiadowczej Jorgensenów na rzecz Rosji. Tymczasem, zanim pojawił się HJ, kamery zarejestrowały w jego domu nieznanego człowieka z blizną na twarzy, mówiącego po rosyjsku. Tego samego dnia oficer policji z dzielnicy Solna poinformował Sepo, że w tamtejszym hotelu zatrzymało się dwóch podejrzanych rosyjskojęzycznych mężczyzn. Zameldował się tylko jeden o nazwisku Garbinow, posługiwał się paszportem łotewskim. Wieczorem tego samego dnia doszło do strzelaniny, w której zginął policjant i jeden pracownik hotelu, drugi został ciężko ranny. Później ranny policjant potwierdził, że strzelał do niego mężczyzna z blizną, ujawniony wcześniej w domu J. Wtedy jednakże nasi partnerzy mieli tylko zdjęcie Garbinowa. Policja rozpoczęła akcję poszukiwawczą na terenie całego kraju. W tym momencie sprawa Hajot nie łączyła się jeszcze ze sprawą Garbinowa. Następnego dnia rano nasi partnerzy otrzymali od SAS informację potwierdzającą, że Garbinow jest odpowiedzialny za dokonane kilka lat wcześniej w Szkocji zabójstwo dwóch rosyjskich nielegałów, którzy przeszli na stronę Brytyjczyków. W tym czasie ustalili również, że człowiek z blizną, którego zauważono w domu Hajot i ten z hotelu to. Ta sama osoba. Po analizie wszystkich informacji doszli do wniosku, że G i blizna to rosyjskie komando likwidacyjne, które przyjechało do Szwecji wyeliminować H. Gensena i prawdopodobnie jego syna Karla. Dom HJ został dodatkowo zabezpieczony przez antyterrorystów i ukrytych obserwatorów, a równocześnie w całym kraju trwały intensywne poszukiwania obu Rosjan. Tymczasem do swojego domu przyjechał HJ. Potem przybył jego syn z znaną dziennikarką telewizyjną. Partnerzy sądzili, że do zamachu może dojść w domu HJ. Nie było wiadomo, jakimi motywami mogli kierować się Rosjanie, skoro Junggensenowie pracowali dla nich. O godzinie 23.20 oficer Hasan Mardan odnalazł w zaroślach ciało zamordowanego oficera z obserwacji. Wkrótce potem okazało się, że garbinów i blizna są w domu HJ, który wraz z synem przebywał w piwnicy, gdzie, jak partnerzy podejrzewali, miał urządzoną kryjówkę. Napastnicy byli uzbrojeni w automat MP5 i broń krótką, mieli też granaty. Partnerzy nie mogli dopuścić do zabójstwa Jorgensenów i wywiązała się intensywna strzelanina z oddziałem antyterrorystów. Po pierwszej wymianie ognia dom zaczął się palić. Po analizie nagranego materiału partnerzy doszli do wniosku, że został podpalony w piwnicy. Nastąpiła kolejna wymiana ognia. Napastnicy użyli dwóch granatów błyskowych o wyjątkowej sile rażenia dotychczas nieznanych. Wymiana ognia trwała kilka minut i zanim dotarło wsparcie dom doszczętnie spłonął. Partnerzy zaprezentowali nam kilkuminutowy film nakręcony przez kamery wewnątrz i na zewnątrz domu. Następnie głos zabrał oficer Hassan Mardan. W trakcie strzelaniny HM przebywał z drugiej strony domu pod oknem. Blizna prawdopodobnie wyskoczył przez okno i spadł na HM, który wówczas stracił przytomność. Gdy już niemal cały drewniany dom obejmowały płomienie, HM odzyskał przytomność i zauważył, że z okienka w podpiwniczeniu wysuwa się Hans Jorgensen, a po chwili wyciąga nieprzytomnego Karla. Po kilku minutach dotarł helikopter ze wsparciem i straż pożarna, ale dom praktycznie już spłonął. Ponownie głos zebrał Ulof Svensson. Hans i Karl Jorgensenowie nie zginęli, nie spłonęły też dokumenty. Obaj zostali natychmiast przewiezieni do tajnego ośrodka KSI na wyspie w pobliżu Sztokholmu. Jak się okazało po ich przesłuchaniu, Hans Jorgensen w rzeczywistości nazywa się Andrzej Wołkowski. Był rosyjskim nielegałem najpierw w Danii, a następnie w Szwecji. Urodził się przed wojną jako obywatel polski we wsi Miedwiedki pod grodnem. Obaj ojciec i syn jednoznacznie przyznali, że następnego dnia mają się oddać w ręce władz szwedzkich. Nikt oprócz Karla nie wiedział, że zamierza się ujawnić. Sam Karl nie był współpracownikiem rosyjskich służb. Natomiast Rosjanie prawdopodobnie wiedzieli, że jest on oficerem szwedzkiego wywiadu i garbinowowi kategorycznie zakazano jego eliminacji. Sprawa ta jest obecnie przedmiotem szczegółowego badania, ponieważ Karl osobiście prowadził najważniejszą szwedzką agenturę w obwodzie kaliningradzkim. Ma to szczególne znaczenie, gdyż Hans nigdy nie poinformował Moskwy, że jego syn jest oficerem szwedzkiego wywiadu. Wciąż otwarte pozostaje zatem pytanie, dlaczego Rosjanie chcieli zabić Hansa Jurgensena, chociaż nie wiedzieli, że ma zamiar zdezerterować, a postanowili oszczędzić jego syna Karla. Partnerzy poinformowali nas, że nie wykluczają wersji, iż Rosjanie mają agenta wewnątrz szwedzkich służb. I zorientowali się, że Hans jest rozpracowywany. W związku z tym Svensson spytał, czy możemy podobną analizę przeprowadzić w naszej służbie. Poinformowałem wówczas partnerów, że oczywiście takie analizy dokonamy, jednakże Jorgensen, my zainteresowaliśmy się na prośbę strony szwedzkiej. Ponadto aresztowanie agenta Ruperta, z którym się spotkał HJ, nastąpiło już po wydarzeniach w Okężberdzie. Zatem wyciek z naszej strony jest mało prawdopodobny. O sprawie Jorgensena wiedziały w AW trzy osoby. Zapewniłem jednak partnerów, że sprawy zbadamy dogłębnie i o wszystkim ich poinformujemy. Ulof Svensson ujawnił, że Hans Jorgensen przekazał uratowany z pożaru przy pomocy Hazana Mardana zbiór bezcennych dokumentów, a w szczególności notatnik, który prowadził skrupulatnie od lat. W notatniku, tym nazwanym Berlingske Posten 1953, HJ zapisywał wszystkie czynności, które wykonywał, ponieważ był plasowany w urzędzie imigracyjnym. Specjalizował się w przygotowywaniu i legalizowaniu przerzucanych na zachód radzieckich i rosyjskich nielegałów. Partnerzy prowadzą na tej chwili szczegółową analizę tego dokumentu, ale już wstępnie oceniają, że jest to materiał o ogromnym znaczeniu operacyjnym. Dodatkowo Hajot, mimo podeszłego wieku, ma doskonałą pamięć i przejawia wolę współpracy. W związku z tym partnerzy za zgodą premiera podjęli decyzję o tajnieniu sprawy Jurgensenów. Następnego dnia zwołana została konferencja prasowa, na której oficjalnie poinformowano o śmierci Hansa Jurgensena. Karla Jorgensena i Igora Garbinowa oraz nadano wydarzenia w bardzo charakter kryminalny. Jak się później okazało, Garbinow i blizna dotarli do domu Jorgensena skradzioną łodzią motorową, którą później odnaleziono zatopioną u wybrzeżu wysp Alandzkich. Na tej podstawie partnerzy zakładają, że blizna wydostał się tą łodzią do Rosji przez Finlandię. Brak bliższych danych na temat tego człowieka wiadomo, że jest brutalny, bezwzględny i wyjątkowo niebezpieczny. Zdjęcia z kamer są słabe, zniekształcone efektem rybiego oka, lecz partnerzy pracują nad stworzeniem portretu blizny. Nie ustalono, który z nich zamordował oficera SEPO, media zostały poinformowane ogólnikowo, że funkcjonariusz zginął w walce. Formalnie prokuratura umorzyła śledztwo w związku ze śmiercią sprawcy, to jest Garbinowa. W ocenie partnerów to najsłabszy punkt prowadzonej operacji, ponieważ Rosjanie prawdopodobnie wiedzą, że oficer zginął w wyniku podcięcia gardła. Blizna wydostał się, ale nie wiadomo jaką wersję wydarzeń przedstawi swoim przełożonym w Moskwie. Głos zabrała Linda Lund. Zapytana, dlaczego Jorgensen zdecydował się przejść na naszą stronę, potwierdziła, że był to wynik jego głębokiej przemiany psychicznej, na którą miało wpływ wiele czynników. Sprawa ta jest przedmiotem głębokiej analizy psychologicznej i faktograficznej. Już teraz jednak widać, jakie były dwa zapewne najważniejsze czynniki. Po pierwsze, H.J. bał się, że Rosjanie się zorientują, kim jest jego syn. Pracował przecież na kierunku rosyjskim. I niewykluczone, że tak się właśnie stało. Po drugie, H.J. otrzymał od Ruperta kopię dokumentu, raport profesora Bardy, w którym jest mowa o jego rodzinnej wsi Miedwiedki na Grodzieńszczyźnie. Jorgensen przeczytał w nim, że mordu na mieszkańcach tej chwili dokonało NKWD w przebraniu polskich partyzantów. Zginęła wtedy cała jego rodzina, nie wiedział o tym i przez całe życie on tę zbrodnię obwiniał Polaków. Na tej osobistej tragedii zbudował całe swoje późniejsze życie, które wiódł i tak pełne wątpliwości, aż do dnia, kiedy pojął, co stało się w Miedwiedkach. Zrozumiał, że nazywa się Hans Jorgensen, a nie Andrzej Wołkowski. A swoją drogą zadziwiające, z jaką swobodą Linda poruszała się w temacie, pomyślał Konrad. Aż szkoda, że tak sucho streściłem to, co mówiła. Piękna dziewczyna. Już gdzieś widziałem ten typ urody. I nawet mówiąc o naszych historycznych sprawach używała właściwej terminologii. Chociaż to szwedka. Partnerzy nie wątpią w szczerość Hansa i Karla, obaj dwukrotnie przeszli badania na wariografię z wynikiem negatywnym. Niemniej jednak w sprawie pozostało tak wiele znaków zapytania, materiał wywiadowczy jest tak szokujący właściwie OS użył słowa przerażający że jeszcze długo trzeba będzie pracować nad uwiarygodnieniem źródła jego pochodzenia. HJ. Partnerzy zdają sobie sprawę, że nie są w stanie przeprowadzić tego sami. Nie chcą też na razie angażować Amerykanów ani Anglików, którzy mają wprawdzie duże doświadczenie w pracy na kierunku rosyjskim, ale to właśnie oni byli głównym obiektem zainteresowania HJ. Jak zwykle pozwolił pan sobie za bardzo. Pisane razem, na naczelniku. Konrad przeczytał na marginesie adnotację generała Pęka. Zapewne świadczącą o głębokiej dysleksji. No, może. Może nawet miał rację. Pomyślał. Pergus Staffan KSI poinformował, że Karl Jorgensen jest wciąż komandorem szwedzkiej marynarki wojennej i oficerem wywiadu. Wszystko to, co się zdarzyło tamtego dnia, było dla niego potężnym wstrząsem. Wciąż jest pod opieką psychologów. Podobnie jak jego konkubina z Sophie Lundberg. Mimo to radzi sobie nadzwyczaj dobrze, powstała niezwykła sytuacja, z którą partnerzy nie wiedzą jeszcze jak sobie poradzić. Karl Jorgensen i Hans właściwie przestali istnieć, gdyż oficjalnie spłonęli w domu w bardzo i zostali pochowani w Jakobsbury. Jednocześnie Hans Jorgensen nabył swoje nazwisko na drodze przestępstwa popełnionego w Niemczech. Czy zatem Karl Jorgensen nosi to nazwisko zgodnie z prawem? Hans Jorgensen nazywa się Andrzej Wołkowski, ale nie ma na to żadnych dowodów, jego wieś nie istnieje. Jak stwierdził z pewnym rozbawieniem PG, aby uregulować status Jorgensenów, trzeba by zmienić cztery punkty w Konstytucji Szwecji, pięć ustaw i ogromną liczbę innych przepisów. To jest z oczywistych powodów niemożliwe. Partnerzy poszukują prawnych możliwości uregulowania tej kwestii. Najważniejszym jednak problemem pozostaje wyjaśnienie, dlaczego Rosjanie zdecydowali się na likwidację Hansa Jorgensena, a nie mieli tego samego zamiaru wobec Karla. Dodatkowo przy zwłokach Garbinowa znaleziono urządzenie z nieznanym dotąd szwedzkim specjalistą, co podkreślił G, środkiem chemicznym, mogącym wywołać atak serca. Rosjanie mogli przecież wezwać Hajot do Moskwy, mogli też go porwać, a tymczasem zdecydowali się na jego eliminację w tak spektakularnych okolicznościach. Według oceny partnerów pośpiech w ich działaniu wskazywał, że czegoś się obawiali i nie ufali Hajot ich determinacja musiała być czymś sprowokowana. Najbardziej prawdopodobna jest wersja, że Rosjanie odkryli, że Karl jest oficerem szwedzkiego wywiadu i dokonali analizy wszystkich informacji, jakie na jego temat przekazał Hajot. Mogli uznać, że Hajot ukrywał to z powodów osobistych, bo nie chciał narażać syna. Tak czy inaczej, Karl nie byłby użyteczny dla Rosjan, gdyby Hans nie powiedział mu o sobie prawdy, a mieli podstawy się obawiać, że Karl nie przeszedłby na ich stronę. Wówczas straciliby ich obu wraz z całą wiedzą, jaką posiadają. Byłoby lepiej, gdyby Hans zmarł na atak serca, bo Rosjanie zabraliby swoje dokumenty i dopiero wtedy przystąpili do kontruderzenia i werbunku Karla, opierając się na materiałach, jakie mieli na jego ojca. Ta wersja oznacza zatem, że Karl był rozpracowywany i któryś z jego agentów w Kaliningradzie jest podstawiony przez Rosjan, może nawet nie jeden. Kolejne pytanie, na które usiłują odpowiedzieć sobie partnerzy, to dlaczego Garbinow i Blizna, mimo że zabili policjanta w hotelu i wiedzieli, że postawili w stan gotowości całą Szwecję, podjęli ryzyko dokończenia akcji? Najwyraźniej musieli mieć takie rozkazy, oznacza to nie mniej niż więcej, tylko konieczność realizacji zadania dokładnie tego dnia, kiedy SEPO rozpoczęło działania w Okesberdze. Partnerzy są zatem przekonani, że Rosjanie wiedzieli o planowanych działaniach, chcieli uprzedzić służby szwedzkie, zatem Rosjanie mają w ich szeregach swojego informatora. Po naturalnej śmieci Jorgensena i wyczyszczeniu jego schowków nie można by mu nic udowodnić, wówczas i Karl byłby poza podejrzeniem. Ta wersja wskazuje, że Rosjanie najprawdopodobniej nie wiedzieli, że nasza służba AW ustaliła tajny kontakt Jorgensena z Rupertem w Sopocie, gdyż inaczej musieliby uznać, że Hans i Karl są spaleni. Więc cała operacja w tym kształcie nie ma sensu. Partnerzy stoją na stanowisku, że przeciek nastąpił w Szwecji, a nie w Polsce. Analiza wydarzeń wskazuje też, że informator nie był w grupie bezpośrednio realizującej zadanie, ponieważ nie wiedział, że w domu Jorgensena zamontowano kamery i mikrofony. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że gdyby Rosjanie zostali o tym poinformowani, to nie weszliby do domu, tylko zrealizowaliby inny scenariusz. Czyli według rozeznania informatora, SEPO nie miało wtedy jeszcze wystarczających dowodów na to, że HJ pracuje dla Rosjan. W przeciwnym razie ci ostatni nie pokusiliby się o tak ryzykowną akcję. Linda Lund, zgodnie z jej koncepcją, którą popiera kierownictwo SEPO, należy mówić, że mamy do czynienia nie z jednym, ale z, z dwoma informatorami. Pierwszym, który wiedział, że Hans Jorgensen znalazł się w kręgu zainteresowania szwedzkiego wywiadu, gdyż odwiedził Altanę w Wisby. I drugim, który wiedział, że tego dnia zostaną przeprowadzone działania w Okeszberdze. Zatem Rosjanie prawdopodobnie mieli nawet dwa niezależne źródła informacji. Do rozmowy włączył się Hasan Mardan. Partnerzy uważają tę wersję za najbardziej prawdopodobną i niestety najtrudniejszą do rozwikłania, gdyż dotyczy dużej liczby ludzi z różnych jednostek szwedzkich służb i podjęcie próby ustalenia informatorów zostałoby zapewne dostrzeżone przez Rosjan. Tym samym cały pomysł z uśmierceniem Jorgensenów nie miałby sensu. A Rosjanie zdążyliby wyczyścić to, co HJ miałby do przekazania, zanim partnerzy zdążyliby odebrać od niego informacje. Na szczęście Rosjanie nie wiedzą, że HJ prowadził notatnik Bellingse Posten 1953 No i to jest przyjaciel Marcina? Przypomniał sobie Konrad. Chyba Arab, skoro ma na imię Hasan. No, sprawiał dobre wrażenie. Nie tylko zawodowe. Muszę porozmawiać teraz z Sarą, żeby mu się nie przyglądała zbyt nachalnie. Trochę mnie to wkur... ciekawe. Oficer kontrwywiadu, kierunek wschód, Arab w garniturze i z dredami na głowie, jak on wkłada kask motocyklowy. Zaraz, zaraz. Zastanowił się nagle. Jak Marcin powiedział? Najlepszy przyjaciel. Kurczę, czy tu nie rozkwita jakieś uczucie? Kurt Lewenstam. Podziękował jeszcze raz za pomoc i informacje na temat HJ, która zapoczątkowała jedną z największych operacji szwedzkich służb specjalnych. Prosiłbyśmy ponownie przejrzeli sprawę Jorgensena. Podkreślił, że przeciek nastąpił najprawdopodobniej w Szwecji. Zbadać jednak trzeba wszystkie okoliczności. Nad tym o godzinie 18 zakończył się pierwszy dzień rozmów ze szwedzkimi partnerami. Wieczorem udaliśmy się do restauracji. Den Hilden, Freden w Gamla Stan, nie poruszaliśmy już tematów służbowych, w kolacji, która przebiegła w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, nie uczestniczył Kurt Lewenström. <grym> Kurczę, w serdecznej i przyjacielskiej, tak, ale Marcin i ten Hasan, Holler. Konrad wyraźnie się zaniepokoił. Siedzieli obok siebie i rzeczywiście coś tam. Coś. No, kurczę, niemożliwe, zauważyłbym wcześniej. Fuck. Konrad czuł się nieswojo. A jeżeli nawet, no to co? No co mnie to może obchodzić? Przecież. Nie można się tatuować, no nie można, ale preferencje. Dlaczego nie? Czy muszę porozmawiać z Sarą? Ta się wpatrywała tak w tego Hasana, że pewnie coś by zauważyła. Ha. Następnego dnia o godzinie 9.30 odebrała nas z hotelu. Hasan Mardam. udaliśmy się ponownie do siedziby. SEPO. skład partnerów był taki sam jak poprzedniego dnia. Ha. Taki sam twardzi są, pomyślał z rozbawieniem. Nawet nie można było po nich poznać, że kolacja przeciągnęła się do północy, a potem był jeszcze nocny rajd po kilku klubach. <laughs> Linda przebiła Sary, to niemożliwe. A najsłabszy był Per. Fajni są. Ha, jesteśmy tacy podobni do siebie. Cześć. Ta część rozmów przeznaczona była na prezentację naszych informacji zgodnie z raportem zatwierdzonym przez generała Zdzisława Pęka. Na wstępie w imieniu szefa AW i całego zespołu złożyłem wyrazy ubolewania z powodu śmierci funkcjonariuszy podczas tej trudnej niebezpiecznej operacji. Zapewniłem też, że dokonamy szczegółowej analizy sprawy pod kątem ewentualnych zagrożeń dla konspiracji wyrodzonych działań. W nawiązaniu do naszego wcześniejszego szyfrogramu, w którym donosiliśmy o aresztowaniu Zenona Ruperta pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, przekazałem partnerom informację, że ZR już na początku przesłuchania przyznał się do kontaktu z Jorgensenem w Sopocie, lecz nie miał najmniejszego pojęcia kim on jest, jak się nazywa, skąd przyjechał, jakie jest narodowości. Ponadto po spotkaniu z Hajot sprowadził sobie do pokoju hotelowego dwie prostytutki i pił cały następny dzień. W związku z tym miał poważne zaburzenia pamięci. Ani Rupert, ani Jorgensen nie byli pod obserwacją. Jorgensen sprawdzał siebie, ale nic nie ustalił. Czyli Rosjanie nie mogli podjąć decyzji o eliminacji Jorgensena na podstawie tego zdarzenia, tym bardziej, że od tego spotkania do wydarzeń w bardzo było zbyt mało czasu na przygotowanie akcji. Także teraz nasi partnerzy nie mają się czego obawiać, bo te sprawy się ze sobą nie łączą i w naszej ocenie mogą spokojnie kontynuować swoje działania. Następnie szczegółowo przedstawiłem okoliczności rozpracowania i aresztowania Zenona Ruperta oraz dotychczasowe wyniki jego przesłuchań. Naszych partnerów ciekawiło szczególnie, jakiego charakteru informacje uzyskiwane z tytułu pracy w Instytucie Pamięci Narodowej przekazywał Rosjanom, dlaczego ci ostatni tak wielką wagę przywiązywali do zasobów IPN i jakie negatywne skutki przyniosła interesom Polski penetracja tego ośrodka przez SWZ. Wyjaśniłem partnerom, że wciąż badamy zakres zniszczeń. Jest jeszcze zbyt wcześnie na obiektywną ocenę, lecz już na tym etapie możemy powiedzieć, że straty dla państwa polskiego są ogromne. Partnerzy pytali, kiedy oficjalnie poinformujemy opinię publiczną o aresztowaniu Ruperta. Wydaje się, że zdają sobie sprawę z politycznych konsekwencji ujawnienia tego faktu. Następnie powiedziałem, że z upoważnienia szefa AW chce ich powiadomić nieoficjalnie o zdarzeniu, które wkrótce będzie upublicznione z jednoczesną prośbą o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownictwu państwa szwedzkiego. Chodziło o to, że w kilka dni po aresztowaniu Zena Ruperta, pracownika IPN aresztowany został jego ojciec, Karol Rupert, minister obrony narodowej RP. Również pod zarzutem współpracy z wywiadem rosyjskim. <laughs> Ale mieli miny. He, pomyślał bez satysfakcji Konrad. Ale kto by nie miał, to przecież wstyd. Pewnie pomyśleli sobie, że sprawa Jorgensena to pryszcz przy takiej aferze. O, zresztą może się mylę. Inteligentni ludzie zdawali sobie sprawę. Z międzynarodowych konsekwencji takiego numeru. Po dłuższym wahaniu Kurt Lewenstein wyraził głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, stwierdził, że jeszcze dzisiaj poinformuje o niej premiera, Zapytał też, czy nasza służba nie potrzebuje pomocy ze strony SEPO albo innych szwedzkich instytucji. Wyraził pełną gotowość pomocy i współpracy, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba. Stwierdził też, że rozumie sytuację i nie będzie teraz zadawać żadnych pytań. Potwierdziłem, że na razie wstrzymujemy się z przekazywaniem naszym partnerom szczegółowych informacji, sprawa jest w tej chwili w gestii prokuratury, jednakże gdy tylko zaistnieją odpowiednie okoliczności, poinformujemy ich o wszystkim. Tak. Konrad właściwie skończył czytać swoją notatkę, ponieważ w dalszej części nie było już niczego istotnego. Zresztą doskonale wszystko pamiętał, przecież sam był jej autorem, chociaż zapiski podczas rozmów robił Marcin. Atmosfera spotkania załamała się pod ciężarem informacji o ministrze Rupercie, bardziej nawet ze strony Szwedów, którzy prawdopodobnie uważali, że Polacy przeżywają teraz jakąś traumę. Od tamtej pory Konrad przez trzy miesiące nie miał bezpośredniego kontaktu z kolegami z Sepu, ale co jakiś czas pisali do siebie depesze. Ulow i Linda informowali go o stanie sprawy Jorgensena. Częstotliwość kontaktów wyraźnie wzrosła, gdy ucichła polityczna burza w Polsce i przygasł międzynarodowy skandal. Ulf nawet dwukrotnie dzwonił do Konrada i zapraszał go na narty do Szwecji. Wynajął z Lindą duży dom w ośrodku sportów alpejskich ORE i było tam miejsce również dla gościa z Polski, ale Konrad nie mógł przyjechać. Czego faktycznie bardzo żałował, bo uwielbiał narty i był prawie wszędzie w Alpach i Karpatach, ale nigdy nie jeździł po stokach Skandynawii. Za to Marcin w tym czasie rozwinął znajomość z Hasanem Mardanem i teraz ma prawdziwego przyjaciela. Też miłośnika Harleja Davidsona. Rozdział ósmy. Cala maleikum szafir. – Aleikum salam, Rashid. Objęli się i dotknęli trzy razy policzkami. Karol wszedł do mafradżu, dużego pomieszczenia wyłożonego miękkim, bordowym dywanem i poduszkami. Nie było w nim żadnych mebli ani telewizora, nie było też elektroniki. Pierwsze dziesięć minut poświęcili na rozmowę o rodzinie, przyjaciołach, dzieciach przyjaciół, pogodzie i najnowszych filmach. A ponieważ nie mieli żadnych wspólnych znajomych ani zainteresowań, pytania i odpowiedzi były bardzo ogólnikowe. I o to chodziło w tym niemal obowiązkowym zwyczaju, od którego Arabowie zaczynali spotkanie. Dopiero po zakończeniu tej części wstępnej Rashid zadał pierwsze konkretne i jakże oczekiwane przez Karola pytanie. Zjesz coś? Tak, odpowiedział Karol niemal natychmiast. Zaraz będzie obiad. Chcesz, Katu? Rashid podsunął mu koszyk z zielonymi liśćmi. Nie, dziękuję. A czego Sajed chce ode mnie? Nie wiem. Gdzie on jest? Jeszcze w górach. Będzie tu w nocy. Karol pokiwał głową i spojrzał na zegarek. A kiedy w końcu uderzymy, wiesz coś? zapytał Rashid, wyciągając się na dywanie. Najwyższy czas. Bo coraz więcej tu Amerykanów poprawił Galabiję. Tego nie wiem. To ty jesteś kuzynem Sayeda, powinieneś coś wiedzieć, odparł trochę sarkastycznie Karol. Było oczywiste, że Rashid nie jest wprowadzony we wszystkie działania bazy. Karol podejrzewał jednak, że Sayed chowa go po prostu na przynętę dla Amerykanów. W odpowiednim momencie ogłosi, że on, Sayed. Dowódca Al-Kaidy w Jemenie zginął w walce albo podczas ataku drona. Wtedy będzie mógł przeszukać swoje otoczenie i wyłowić zdrajców. Ogłosi Rashida, kuzyna z klanu, następcą, i CIA będzie teraz polować na niego, dopóki nie zorientuje się, że Sayed jednak żyje. Amerykanie stracą pieniądze, czas, a co najważniejsze orientację w sytuacji. Potem może nawet zabiją niezbyt rozgarniętego Rashida, a wtedy on, Sayed, ożyje z woli Allaha i narodzi się kolejna z legend, które tak kochają Arabowie. Takie jest życie w bazie. Każdy ma to wkalkulowane w swój los i musi być gotowy oddać życie za wiarę czy lepszą przyszłość. Nikt nikogo do walki nie zmuszał, wszyscy w bazie są ochotnikami i dlatego pytania kiedy, skąd i dlaczego przyjdzie śmierć. Nie miały większego znaczenia. Rashid z pewnością też tak uważał. Zresztą niewielu bojowników potrafiło powiedzieć, co jest dla nich ważniejsze: życie czy śmierć. Musimy uderzyć, świat powinien o nas usłyszeć. Niedługo będzie już dziesięć lat od ataku na WTC. A co ty o tym myślisz, Safir? Zrozum, Rashid. Nasza walka to nie tylko samoloty, bomby i zamachy, rozumiesz? Odkąd świat niewiernych wypowiedział nam wojnę, staliśmy się podmiotem, a nie przedmiotem światowej gry. Nie rozumiem wtrącił Rashid jakiej gry? Prowadzimy przecież dżihad. Aż zetrzemy wszystkich Żydów i krzyżowców prowadzimy, prowadzimy. Spójrz jednak na to tak na przykład Japonia mocarstwo, prawda? Najpierw zaatakowali amerykańskie Pearl Harbor to było tak, jak nasze WTC. Potem była wojna na Pacyfiku. Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe. Każda ze stron traktowała przeciwników jak zwierzęta. Dzieliła ich przepaść cywilizacyjna, kulturowa no, no prawie wszystko. Amerykanie nawet internowali swoich własnych Japończyków. A jednak, kiedy stajesz się wrogiem Ameryki, kiedy jej wojska idą się z tobą bić, to następuje twoja nobilitacja, stajesz się podmiotem, liczą się z tobą. Amerykanie są praktyczni. Jeżeli widzą, że nie mogą cię pokonać, jakoż walki jest za wysoki, wtedy są gotowi do porozumienia. No, no wiesz, no, oni liczą się tylko z silnymi. Ale jakiego porozumienia, Safi? Oburzył się Rashid. Ich trzeba zniszczyć. No tak, owszem, tak. Na razie jesteśmy na początku drogi. Spokojnie zareagował Karol. Nawet przez moment nie wierzył w siłę swojej perswazji i pomyślał, że tacy ludzie jak Rashid nie posuną sprawy dżihadu naprzód. Przez chwilę zaległa cisza i obaj zamyślili się każdy inaczej nad swoim sposobem pojmowania islamu. A jeżeli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu. Rashid wyrecytował werset z Koranu. Słysząc po raz pierwszy z jego ust fragment mówiący o pokoju, Karol aż uniósł brwi. Jednak jego zdziwienie było większe niż kiedykolwiek dotąd, bo wyglądało na to, że Rashid jednak zrozumiał, o co mu chodziło w tej opowieści o Japonii. Otworzyły się drzwi i do mafrażu wszedł Ismail, służący Rashida. Ustawił na podłodze kilka miseczek z potrawami i dużą tacę z pachnącym, ciepłym jeszcze chlebem, czubz. Po chwili przyniósł misę i dzban do mycia rąk. Od tej chwili Rashid i Karol poświęcali więcej uwagi na jedzenie niż rozmowę. Tym bardziej, że warto było, bo falafel i szałarma były doskonałe. Chociaż salta już nie i została prawie nieruszona. Z oczywistych względów nie potrafili nawiązać między sobą głębszego dialogu, ale nie można powiedzieć, żeby czuli do siebie jakąś niechęć. Rashid był bezgranicznie oddany sajedowi, który wykorzystywał jego lojalność jako bufor do otaczającego go świata. Nikomu nie ufał tak jak Rashidowi, chociaż wcale go nie cenił. Już po krótkiej rozmowie widać było, że jest on ociężały umysłowo i z punktu widzenia potrzeb Sajeda była to prawdopodobnie jego jedyna zaleta. Jeżeli Sajed tracił kogoś z pola widzenia choć na jeden dzień, to zakładał, że ten ktoś zdradził. Wyłączeni z tej zasady byli członkowie jego klanu i ci, którzy nie mieli rodzin. Nie byłoby niczym dziwnym, gdyby Sajed wcale nie był w górach. Tylko siedział w pomieszczeniu obok i słuchał rozmowy Rashida z Safirem. Uznawszy, że jakiś szczegół mu nie odpowiada, że w zachowaniu Safira jest coś dziwnego, podejrzanego, z pewnością kazałby mu czekać do jutra, może nawet dłużej. Mógłby go w ogóle nie przyjąć albo po prostu kazać go zabić. Dużo zależało od tego, co w takiej sytuacji podpowie mu Allah. Jednak nigdy nie zdarzyło się, żeby Karol musiał czekać na niego dłużej niż było to przyjęte. Sajet zresztą nigdy nie umawiał się na określoną godzinę. Nie tylko dlatego, że wiemianie nie wydawałoby się to dziwne i niezrozumiałe, ale również dlatego, że był bardzo zajęty sprawami bazy. Dużo też modlił się, a jako pobożny muzułmanin nigdy modlitwy nie przerywał. Karol nie wiedział nawet, ile Sayed ma lat. Wyglądał na 37 może. 42. Jak na jemeńskiego araba był bardzo wysoki, mierzył ponad 1,85 m i dosyć szczupły. Miał wyjątkowo jasną karnację i ładne, regularne, semickie rysy. Czasami można było odnieść wrażenie, że jest nawet jakąś odmianą osamy. Sayed był człowiekiem wykształconym. I dało się to wyczuć już po kilku chwilach rozmowy. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze i zrobił doktorat w Oksfordzie. Wiele lat mieszkał w Europie i dużo podróżował. Nigdy też nie chodził do żadnej medresy i swoje zrozumienie islamu czerpał z samokształcenia i uważnego wsłuchiwania się w słowa sumnickich duchownych meczetu Al-Dżami Al-Kabir w Sanie, chociaż odkąd objął dowództwo jemeńskiej bazy rzadko tam bywał. I poświęcał się głównie samodzielnej medytacji. W jaki sposób i kiedy trafił do bazy pozostawało tajemnicą. A Karol nigdy nie próbował go o to pytać. Właściwie nawet się nad tym nie zastanawiał. Bo wiedział, że myśli człowieka widać w jego spojrzeniu, ruchu, geście. I prędzej czy później mógłby powiedzieć o jedno słowo za dużo. O ile w Europie, czy Ameryce mało kto zwraca na to uwagę, o tyle pustynni arabowie potrafili odczytywać ten język bezbłędnie. Ismail sprawnie sprzątnął z podłogi wszystkie naczynia i znikł tak szybko, jak się pojawił. A w Polsce są muzułmanie? zapytał Rashid. Oczywiście, ale nie tak wielu, jak na zachodzie Europy czy w Rosji. A jak Polacy odnoszą się do islamu? To no, trudno powiedzieć. Nie znam takich badań, odparł zgodnie z prawdą Karol. Ale jak ty uważasz? Dopytywał się Rashid. Bo ja wiem. Myślę, że w ogóle o islamie wiedzą niewiele, trochę przesądów, stereotypów. W znacznym stopniu opinie kształtują medialne wydarzenia. Sporo w tym hipokryzji, ale jednocześnie to naród głęboko katolicki, więc z szacunkiem podchodzi do pobożności innych. Wśród młodzieży pojawia się zainteresowanie, albo może zauroczenie islamem, ale jest ono płytkie, typowe dla młodych Europejczyków, którzy buntują się przeciw obecnemu porządkowi świata, dla antyglobalistów, dla anarchistów, wyłożył Karol z niewielką nadzieją, że Rashid cokolwiek zrozumie. Ale to i tak dobrze. To też jacyś sojusznicy dżihadu. Powinni zabijać Żydów i Amerykanów. Jak dorosną, coś z tego zostanie. Przecież nasza walka trwa pokolenia. Reakcja Rashida była mieszaniną naiwności i pozornej wnikliwości, czyli dokładnie tym, czego spodziewał się Karol. No, zobaczymy, co będzie z Palestyną. Młoda Europa i świat solidaryzują się z Palestyńczykami. Ale nie z nami. No, nie sądzisz chyba, że nasi bracia w Palestynie, nawet jak powstanie niepodległe państwo, pogodzą się kiedykolwiek z istnieniem Izraela, tego amerykańskiego żandarma, psa niewiernego? Zobaczymy, powtórzył Karol. Nie zamierzał szerzej komentować tej powszechnej w bazie opinii, którą sam uważał za mało elastyczną, wiedząc, że Izraela długo nie będzie można pokonać, o ile w ogóle okaże się to potrzebne. Ale ani Rashid ani Sajed nie byliby w stanie tego zrozumieć. Polacy mają swoje doświadczenie z islamem. Karol zmienił temat. Przez kilkaset lat walczyli z Turcją i Tatarami, ale to nie była wojna religijna. No, nie to było w niej najważniejsze. Chodziło o wpływy i panowanie, ekspansję Polski na Ukrainę, a Turcji na Europę. Rashid zrobił minę, jakby usłyszał o tym po raz pierwszy, co z pewnością było prawdą. W Wojsku Polskim też służyli muzułmanie i walczyli ze swoimi braćmi po drugiej stronie. A Tatarzy to... to kto? To sunnici, wyjaśnił krótko Karol, bo Rashid miałby trudności ze zrozumieniem historii Mongolii i Chin. Przed II wojną światową mieli nawet swoją kawalerię w Wojsku Polskim, a na czapkach półksiężyc. To ciekawe, skomentował Rashid. I zaczął upychać w ustach liście katu. Stajs! Hm! Mm. Hm! Mm. Zachęcał niezobowiązująco, zachwalając jakość produktu. Gdy skończył, wyciągnął się wygodnie na podłodze, podpierając ręką głowę. Nie wykazywał już zainteresowania polskimi tatarami. Skupiony w oczekiwaniu na bliski efekt działania katu. W zasadzie rzucie tej rośliny powodowało rozluźnienie, pobudzenie i spadek apetytu. Jednak w przypadku Rashida miało tylko ten pierwszy efekt. Karol, odkąd przeszedł na islam, nie przyjmował tej używki, bo uważał podobnie zresztą jak Sayed, że jest to sprzeczne z Koranem. Podchodził jednak do tego tolerancyjnie, bo bez chatu Jemen po prostu by nie istniał. Kiedyś zapytał profesora Ahmeda al-Husayna, jaki wpływ może mieć odwieczne narkotyzowanie się niemal całego społeczeństwa jemeńskiego na kształt kultury i sztuki, a szczególnie wiary. Profesor odpowiedział w sposób iście Salomonowy. Sztuka Jemenu, różnorodna, abstrakcyjna i czasami surrealistyczna, jest nieporównywalna z żadną inną. Kultura, bogata i niepowtarzalna jak Ładich, Adramaut czy Sana, a wiara, w Allaha gorąca i tak bezgraniczna, jak powinna być, choć nie pozbawiona pogańskiej wolności. Takie w jego swobodnej ocenie mogłaby mieć skutki konsumpcja chatu. Sam jednak, jak podkreślał, należał do tej niewielkiej części społeczeństwa, która zachowuje abstynencję. I to z powodów nie tylko religijnych, lecz także osobistych. Karol. Często o nim myślał. Często bo każde jego słowo, które zapamiętał z tamtej rozmowy, tchnęło nie tylko mądrością, ale przede wszystkim prostą prawdą, o którą nie jest łatwo w świecie islamu, a którą jeszcze trudniej przyjąć za swoją, by z przekonaniem za nią podążać. Dlatego profesor Ahmed al hussein starszy od niego o 40 lat nauczyciel historii i języka arabskiego, a nie żaden pobożny muła czy mędrzec koraniczny, potrafił go przekonać do islamu, a właściwie otworzyć drzwi i pokazać, co jest po drugiej stronie. On miał wrażenie, jakby to było dzisiaj. Gdy szli razem promenadą nad Zatoką Adeńską wzdłuż szerokiej, piaszczystej plaży opodal uniwersytetu, a profesor opowiadał o poezji Kasimarz Szabiego, zdążył wyrecytować słowa poety: Gdy ludzie chcą żyć, los im da odpowiedź, znikną ciemności i spadną kajdany. A ciężka ołowiana chmura zasłoniła słońce na błękitnym niebie i gwałtownie wyrzuciła z siebie strumień wody, jakby celowo chciała przerwać ich rozmowę. Ledwie zdążyli skryć się przy wejściu do pobliskiego baru, gdy natura z nową determinacją przybrała na sile i wokół nie było już nic poza ścianą wody i ogłuszającym hukiem ciężkich jak kamienie kropli bijących o plastikowe zadaszenie. Zamilkli oszołomieni bezwzględnością przyrody. — Masz? — Karol poczuł lekkie szarpnięcie za ramię. — Przywiozłeś? — potrzebował chwili, by dojść do siebie. Wydawało mu się, że jeszcze śni i nie mógł zrozumieć, dlaczego zamiast profesora widzi uśmiechniętego Sayeda. Dopiero teraz dotarło do niego, że zasnął i został sam w mafrażu. Rashida nie było. Na zewnątrz zapadła już ciemność. Przez szeroko otwarte okno słychać było, jak na tarasie głośno dudni zwrotnikowy deszcz. Masz? Ponowne pytanie Sajeda rozbudziło Karola ostatecznie. Mam, to dalej. Karol rozejrzał się wokół trochę nieprzytomnie, potrząsnął głową i dostrzegł swój plecak w drugim kącie pokoju. Wydawało mu się przez moment, że kiedy przyszedł, położył go w innym miejscu. Wyjął z plecaka płytę CD. I wręczył ją Sajedowi. Rashid, dawaj radio!